Dzień dobry Państwu, mamy czwartek, minęła dziewiąta, ruszamy z super raportem. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam na dzisiejszy program. Za chwilę Państwa gościem będzie Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Dziś oddajemy głos tym razem nie sztabowcom Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i prezydenta Andrzeja Dudy, ale właśnie tym, którzy jeszcze do niedawna przed pierwszą turą walczyli o głosy swoich kandydatów. Pytanie, czy wyborcy Lewicy oddadzą głosy na Rafała Trzaskowskiego. Robert Biedroń zasugerował, aby tak właśnie uczynili, bo według niego najważniejsze dziś to odsunąć od władzy obecnego prezydenta. Co zmieniło się na lewicy od czasu poważnej porażki Roberta Biedronia w pierwszej turze wyborów prezydenckich i jak współpraca ewentualnie z prezydentem, czy to będzie Rafał Trzaskowski, czy Andrzej Duda, wyobraża sobie polska lewica? No, o tym między innymi za chwilę z Krzysztofem Gawkowskim. Później politolog dr Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego, który przeanalizuje z nami dzisiejszą taką paradebatę, którą zorganizowaliśmy na łamach Super Ekspresu Rafała Trzaskowskiego i Andrzeja Dudy. Oni odpowiedzieli na kilka najważniejszych pytań, tych samych pytań naszych dziennikarzy, więc tych odpowiedzi udzielili. My te odpowiedzi Państwu dziś przytoczymy i przeanalizujemy je z politologiem. Będzie także dobrze Państwu znany ekonomista Marek Zuber. Trochę o tych nowych propozycjach kandydatów na prezydenta porozmawiamy i o ewentualnych kosztach budżetowych związanych z tymi propozycjami właśnie. Przypomnę, że Małgorzata Trzaskowska, żona Rafała Trzaskowskiego, zaproponowała 200 zł dla pracujących matek. Czy to jest dobra propozycja? Czy ona jest w ogóle do zrealizowania? Czy jest realna? Bo niektórzy twierdzą, że kosztowałaby 20 miliardów złotych miesięcznie. Skąd wziąć na to pieniądze i czy rzeczywiście kandydaci w ogóle zastanawiają się nad ekonomicznymi skutkami swoich propozycji, czy po prostu kiełbasa wyborcza przysłania im oczy? O tym wszystkim dziś w super raporcie i o najnowszym sondażu, bardzo ciekawym. 1 punkt procentowy tylko dzieli kandydatów według ostatniego sondażu przeprowadzonego przez Kantar. 45 do 44 dla Rafała Trzaskowskiego. Przez cały czas są to różnice na granicy błędu statystycznego. Wydaje się więc, że rzeczywiście kandydaci idą łeb w łeb i być może w wieczór wyborczy niedzielny, ja zapraszam na 20:30 do nas, jeszcze tak naprawdę nie będziemy wiedzieć, kto obejmie funkcję głowy państwa. 11% badanych jest niezdecydowanych jeszcze na któregokolwiek z kandydatów, mimo że tak niewiele czasu do wyborów zostało. 48 godzin ostatnich, niecałe już, kampanie wyborczej przed nami, a przed nami cały super raport. Zapraszamy, ruszamy. Przytaczam Państwu raz jeszcze wyniki ostatniego sondażu, ważnego oczywiście na ostatniej prostej, szczególnie w kontekście właśnie tych, którzy nie są zdecydowani, na kogo oddadzą swój głos 12 lipca w najbliższą niedzielę. To jest aż 11% przebadanych. Bardzo dużo, zważywszy na to, że mamy czwartek i tak naprawdę kampanię no już na niemal ostatecznym finiszu. Rafał Trzaskowski 45%, Andrzej Duda 44%. Przez cały czas jest to bardzo, bardzo niewielka przewaga, ale budzi zadowolenie i taki pozytywny wydźwięk także jeszcze jeden element tego badania, tego sondażu, który pokazuje, że 81% z nas deklaruje pójście do urn wyborczych właśnie w najbliższą niedzielę. Oby rzeczywiście te deklaracje zamieniły się w praktyczne działanie. Przypomnę, że Robert Biedroń, kandydat na prezydenta jeszcze do niedawna, do pierwszej tury wyborów prezydenckich, bardzo szybko zadeklarował, że jeżeli chcemy zmiany jakiejkolwiek w Polsce, to musimy oddać głosy na Rafała Trzaskowskiego, bo najważniejsze dziś odsunięcie jest od władzy właśnie Andrzeja Dudę. Przypomnijmy tę wypowiedź kandydata Lewicy na prezydenta. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy kibicowali, kibicują i mi, i całej formacji lewicowej. To dla nas jest oczywiście nadzieja na to i siła na to, że lewica będzie funkcjonowała, że będzie się rozwijała. I żeby tak się stało, oczywiście dla nas ważne jest, żeby ten program lewicy, żeby wartości lewicy były kontynuowane. Żebyśmy wybrali za 2 tygodnie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który będzie tak, że rzecznikiem głosu lewicy, tych wyborców i wyborczyń, którzy i które pokładają nadzieję w Polsce postępowej, otwartej, tolerancyjnej, zrównoważonego rozwoju. Polsce, która nikogo nie wyklucza i nikogo nie zostawia z tyłu. Dzisiaj naturalnym wydaje się, że taką osobą jest Rafał Trzaskowski. Rafał Trzaskowski, który reprezentuje oczywiście inne siły, nie lewicowe, ale na pewno Polska dzisiaj potrzebuje osoby, która będzie starała się przynajmniej wczuć w ten głos wyborców lewicowych.
I tak jak zapowiadałam, Państwa gościem w Ekspresie Biedrzyckiej dziś Krzysztof Gawkowski, Lewica. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Kilka dni temu Robert Biedroń wypowiedział te słowa, których słuchaliśmy przed chwilą. Czy ta kampania Rafała Trzaskowskiego, która po nich nastąpiła, państwa rozczarowała, czy wprost przeciwnie? Mi osobiście jest bliżej do tego, co nazywa się obroną demokracji. Dlatego mówimy jasno, że łatwiej jest nam głosować na Rafała Trzaskowskiego, bo on, pomimo tego, że nie spełni wielu obietnic lewicy, my nie wierzymy, że podpisze ustawę o związkach partnerskich, czy że będzie sprawa równości małżeńskiej załatwiona, czy będzie rozdział państwa od kościoła, to się pewnie nie wydarzy. Ale wiemy na pewno, że przez 5 lat prezydentury Andrzeja Dudy jesteśmy bardzo rozczarowani. To jest prezydentura, która dzieliła Polaków, która doprowadziła do sytuacji, w której było więcej podziałów i która skończyła się ustawami, za które się wstydzimy. Wymiar sprawiedliwości, ustawa o finansowaniu mediów publicznych, czy rozwałka w armii, która kosztowała nas nieudolnymi rządami Antoniego Macierewicza. No, ale Rafał Trzaskowski bardzo konsekwentnie mówi o tym, że będzie ustawa o związkach partnerskich i że poprze takie rozwiązanie. Rozumiem, że panu nie ufa w tej materii. Lepszy w pałacu przez najbliższych 5 lat głośny Trzask niż Andrzeja Dudy blask. Tak to mogę podsumować. No pięknie, nawet pan nie czuje, jak rymuje. Dobrze, lecimy dalej. Ja wspominałam już 2 razy dziś, bo to ważne, że kandydaci idą łeb w łeb. Każdy ostatni sondaż pokazuje dokładnie te same wyniki, tylko raz prowadzi Andrzej Duda, nic nie pokazuje. Raz prowadzi Rafał Trzaskowski i właśnie to jest najlepsze podsumowanie. Tak naprawdę my nic nie wiemy na 3 dni przed wyborami. Ja u pani kiedyś już w innym programie powiedziałem to, co teraz powtórzę. Ja nie lubię sondaży w ostatnim tygodniu czy 2. Gdybym miał kiedyś na to wpływ i gdyby Lewica rządziła w Polsce, zaproponowałbym ustawę, w której nie będzie możliwe przez 2 tygodnie co najmniej, a chciałbym przez miesiąc publikowanie sondaży przedwyborczych. Bo to demoluje głowy wyborców. My tak naprawdę nie wiemy, kto wygrywa, dlaczego wygrywa. Powinno być tak, że 2 tygodnie kampanii są poświęcone wyborom, przekonywaniu, jeżdżeniu, rozmowom, ewentualnie tym wpadkom, które też popełniają, bo i Duda i Trzaskowski mają jakieś wpadki, ale budowaniu wizerunku kandydata, który chce być mężem stanu. A nie temu, że my się zastanawiamy, ten sondaż lepszy, tamten gorszy. Jest 8 pracowni. Wszystkie publikują, tak jak pani redaktor powiedziała, dzień do dnia, 2%, 1%, nic nie wiemy. Wiemy, że frekwencja będzie duża i do tego mogę namówić. Idźmy na wybory, niech te wybory, które za 3 dni będą świętem demokracji, niech te wybory pokażą, że jesteśmy narodem, który chce wybierać i bez względu na kogo głosujemy, to idziemy i głosujemy, bo dzięki temu później ten prezydent będzie miał duży mandat do tego, żeby sprawować władzę. Zarówno Rafał Trzaskowski, jak i jego żona mówią, że to są wybory najważniejsze od 30 lat. Przesadzają? Ja myślę, że było kilka w Polsce równie ważnych wyborów i nie można powiedzieć, że to są najważniejsze, bo nie chciałbym, żebyśmy deklasowali te, które były w przeszłości. Ja przypominam sobie wybory 95 roku i starcie Wałęsy z Kwaśniewskim. Wszyscy mówili, że wtedy Polska się zmieniła. No zmieniła się, bo to była 10 lat dobrej prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. Przypominam sobie wybory 2001 roku, kiedy po AWS-ie Lewica odbierała władzę i przypominam sobie wybory po katastrofie smoleńskiej 2010 roku, które też mówiono, że są najważniejsze, no bo nigdy wcześniej i już oby nigdy później w katastrofie nie zginął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Więc to są ważne wybory. Duża frekwencja, głos oddany ważny. To jest na pewno szansa, że będziemy wszyscy później mogli uczciwie patrzeć sobie w twarz przed lustrem i powiedzieć, głosowaliśmy. Ta Platforma Obywatelska przekonuje, że no to są wybory dotyczące tego, czy uratujemy polską demokrację, czy będziemy nadal zmierzać w stronę autorytaryzmu. I tutaj jest trochę racji. Nie ma wątpliwości, że w Polsce przesilenie dzięki temu, że w Pałacu Prezydenckim i w Urzędzie Premiera jest ta sama partia, można powiedzieć, ta sama grupa ludzi, ta sama klika, ta sama sitwa, no bo to są cały czas ten sam układ polityczny. Im wydawało się, że więcej mogą. Prawo i Sprawiedliwość dzięki temu, że miało swojego prezydenta i miało swojego premiera, zbudowało układ, z którym Jarosław Kaczyński przez lata walczył. Układ, który się wzajemnie popierał, wzajemnie siebie chronił, który wzajemnie siebie ułaskawiał. Bo też trzeba powiedzieć o tym, że pierwsze decyzje Andrzeja Dudy to były ułaskawienia swoich kolegów, którzy dzisiaj są ministrami. No to się wydarzyło, bo jak ktoś mówi teraz o ułaskawieniach pedofila, to nie wolno zapominać o tym, co się wydarzyło 5 lat. Dlatego ja uważam, że nie możemy odcinać w tej kampanii, a wiele mediów to robi. Mówi tak, no kampania wyborcza, porównajmy, co teraz mówią. Nie, my porównajmy, co Duda mówił w 2015 roku, co później wykonał, gdzie oszukał, gdzie zdradził i zagłosujmy tak, jak uważamy za stosowne. Bo jeżeli patrzymy teraz na tą kampanię, to Duda mówi fajne rzeczy.
No tylko, że te fajne rzeczy nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, którą robił 5 lat. Co fajnego mówi Andrzej Duda? No, że będzie utrzymywał wiek emerytalny. No Lewica zawsze za tym była. Mówi o tym, że nie będzie podpisywał ustaw, które będą dokonywały zmian polityki płacowej w Polsce, że będą większe płace. No super, tylko jak popatrzę sobie na to, że deklarował, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, to kto wywołał podział na ideologię LGBT, mówiąc, że to nie ludzie, a ideologia? Kto doprowadził do tego, że obraża innych? Kto ułaskawił pedofila? Kto doprowadził do sytuacji, że musimy się wstydzić za wymiar sprawiedliwości? Kto demolował Sąd Najwyższy? Kto nie doprowadził do tego, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zaprzysiężeni? I kto dał 2 miliardy na telewizję? No to tego Dudy nie było? No był. To jest prezydent, który nie dotrzymał słowa, który wielokrotnie dzielił Polaków. Już o tym powiedziałem tu pani, ale powtarzając to mocno. Duda jest szkodnikiem. W pałacu będzie montował ludzi, którzy są z jego zaplecza. To nie jest ktoś, kto jest poza polityką. To jest notariusz Prawa i Sprawiedliwości, który będzie wiernie służył Jarosławowi Kaczyńskiemu. Skoro już o programach pan mówi, takich socjalnych, to chciałabym nawiązać jeszcze do tego, co dzisiaj na 4. i 5. stronie wydania Super Expressu mogą państwo przeczytać. Polecam, naprawdę, szczególnie jeżeli ktoś się waha jeszcze. 10 pytań tych samych do 2 kandydatów, do Andrzeja Dudy, do Rafała Trzaskowskiego. I zastanowiło mnie, szczerze mówiąc, to, co mówi Rafał Trzaskowski na przykład w sprawie 500+, bo on twierdzi, że oprócz tego, że tego nie zlikwiduje, to jeszcze trzeba to zrewaloryzować, dlatego że w związku z inflacją i innymi rzeczami, z którymi mamy do czynienia, no tak naprawdę dostajemy zdecydowanie mniej niż 500, czyli podnosi 500+. Ja ma pan wrażenia, że my z każdym krokiem i z każdym dniem zaczynamy się coraz bardziej licytować w tej kampanii na populizmy i czy to jest dobre? No właśnie, ja się uśmiecham, bo pani pytała mnie tego Trzaska. No. Ja zagłosuję do niego, ale przymykam oczy, no bo wiem, co Platforma robi w Sejmie. No, jak Lewica zgłosiła ustawę na przykład, która miała dokonywać rewaloryzacji właśnie 500+, to mówili, że są przeciwko. A jak zgłosiliśmy ustawę stażową o wieku emerytalnym, którą dzisiaj popiera Trzaskowski, no to byli przeciwko. Jak zgłosiliśmy płacę minimalną, no to byli przeciwko. Rafał Trzaskowski mówi teraz o odcięciu tego wszystkiego grubą kreską, że on zaczyna ten rozdział pisać od początku. Też się pan śmieje, rozumiem. Zasada ograniczonego zaufania tu obowiązuje. Nie no, ale naprawdę pani redaktor, pani jest dłużej w tym biznesie niż ja, z tego co kojarzę, bo pani naprawdę, ja jeszcze jak nie byłem politykiem, to już panią miałem oglądać okazję. Tyle czasu pani to robi. Czy pani wie, że to się wydarzy po wyborach? Tak uczciwie. Pomidor. To cieszę się, bo ja uważam, że nie. To znaczy Platforma Obywatelska przypilnuje jednej rzeczy. Rafał Trzaskowski będzie kandydatem, dzisiaj jest kandydatem, później będzie prezydentem, który nie będzie łamał konstytucji. W to wierzę. Dlatego ma mój głos. Ale nie dlatego, że będzie prezydentem prosocjalnym, będzie spełniał postulaty lewicy, czy będzie prezydentem, który nie zapominał o wykluczonych czy najbiedniejszych. Tego nie będzie, bo Platforma przez 8 lat o tym nie pamiętała. Więc jeżeli miałbym ten wybór dotyczący tego, czy Trzaskowski będzie dobrym zmiennikiem dla Dudy, to będzie, ale najbardziej w kwestiach konstytucyjnych. Pytanie tutaj padło także od nas, jaka będzie pierwsza ustawa, którą zgłoszą kandydaci. I Rafał Trzaskowski odpowiada krótko. Podwyższenie wydatków na ochronę zdrowia do 6% PKB. Dobra decyzja? Czy to jest rzeczywiście ustawa, która jako pierwsza powinna być wprowadzona, pana zdaniem? Nie chcę być złośliwy, ale jest ustawa, która wprowadza już więcej. I teraz trzeba było zgłosić do 7%, bo PiS przecież zaproponował do 6,3%. Więc ważne było, żeby kandydaci czytali, co się dzieje w parlamencie, bo wtedy wiedzieli, jak to wygląda. Ja jestem zdziwiony. Ja bym zaproponował inną ustawę. Jaką? Uważam, że w Polsce dzisiaj brakuje najbardziej niedocenienia, co się dzieje z budżetami samorządów terytorialnych. Tam brakuje pieniędzy, będzie brakowało na szkoły, przedszkola, żłobki, na POZ-y. Nie będzie pieniędzy dla urzędników. One mają straszne spadki. I dzisiaj uważam, że potrzebna jest ustawa, która w Polsce będzie rekompensowała o 50% straty samorządów przez COVID. Tego dzisiaj najbardziej potrzeba i uważam, że Trzaskowski powinien o tym powiedzieć głównie, bo służba zdrowia jest ważna, ale z perspektywy czasu my powinniśmy tylko realizować to, co jest, już będzie dobrze i patrzeć w przyszłość. My jako Lewica mówimy 7% PKB, ale wiemy, że w odstępie 5 lat, a nie od razu. Ale ten samorząd zgłosiłbym od razu. Andrzej Duda z kolei pochylić się chce nad seniorami. Odpowiada na pytanie, jaka pierwsza ustawa będzie, którą pan zgłosi. Mówi, prawdopodobnie będzie to projekt wprowadzenia Centrum Zdrowia 75+. No już pamiętam leki. Darmowe recepty, znaczy darmowe no, leki. To tak a propos obietnic Andrzeja Dudy. Andrzej Duda obiecał, że będą leki darmowe. My w pierwszym tygodniu, pani redaktor, Lewica przyszła do parlamentu, zgłosiła leki za 5 zł na receptę. No stwierdziliśmy, że to trzeba, jakaś odpłatność musi być, już nie za darmo, no bo wiadomo, że są pewne problemy, budżet, odpowiedzialność. No i Lewica położyła leki za receptę za 5 zł. Co, leki na receptę dla wszystkich za 5 zł. Co PiS na to? No nie, nie stać państwa, nie możemy. Andrzej Duda w 2015 roku leki za darmo. Obietnica versus co się robi, jak przychodzi do ustawy. Lewica, jak mówiła w kampanii wyborczej 2019 roku, że zgłosi projekty prosocjalne, prozdrowotne, probezpieczeństwo i proobywatelskie, to je zgłasza. Inni mówią w kampanii, a później
Nie ma. A Frankowicze, pamięta pani Frankowiczów i Dudę? Ja ostatnio usłyszałam od Adama Bielana, że to w ogóle nie była obietnica w 2015 roku. Tak znaczy, mi powiedział. Naprawdę. Andrzej Duda nic nie obiecywał, został prezydentem dlatego, że miał po prostu dobre dni. No nie, był prezydentem, który wiele obiecywał, siał populizmem jak dobry rolnik, tylko okazało się, że kiedy przyszły zbiory, to zapomniał o swoim zbożu, które trzeba zebrać, czyli o wyborcach, których oszukał. A propos rolników, od syna Andrzeja Lepera dostał wsparcie Rafał Trzaskowski, także od syna Jarosława Gowina. Dobrze, no to znaczy, że rozsądek w społeczeństwie zwycięża i wszyscy widzą, że to zagrożenie dotyczące dualizmu, takiego duopolu, takiego skupienia władzy w jednym ręku przez PiS nie jest dobre. 5 lat pokazało, że to jest męczące. Przypominam tą dobrą kohabitację Kwaśniewskiego z Buzkiem. Okazało się, że można rządzić. Przypominam też, że Kaczyński Lech razem z Donaldem Tuskiem rządzili i też się Polska nie zawaliła. Więc jak słyszę w mediach rządowych, że Polska w ogóle stanie w płomieniach, jak będzie inny prezydent z innego obozu, to jest, szanowni państwo, nieprawda. Ale nie sądzi pan, że to będzie narracja skuteczna? Proszę pamiętać, że telewizja rządowa dociera do większości społeczeństwa. Wiele osób w ogóle nie ma dostępu do innego kanału niż właśnie telewizja rządowa. Ale muszę pani powiedzieć, że mnie to pociesza, bo Rafał Trzaskowski w Pałacu Prezydenckim za 2 lata nie podpisze ustawy o 2 miliardach dla TVP. No i nie. Nie będzie pieniędzy. Tak pan sądzi? A pan by zaorał, jak to się mówi, telewizję publiczną? Nie, ja uważam, że nie wolno zamykać telewizji publicznej. Ja uważam, że powinna telewizja być publiczna, tylko odpolityczniona. To znaczy, rzeczywisty nadzór nad tą powinni obywatele sprawować. My kiedyś mówiliśmy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, o tym, że to powinno być narzędzie w rękach obywateli, a nie powinno być tak, że politycy się tego dokładają. Więc telewizja powinna być i nie jestem zwolennikiem zamykania telewizji, żeby było jasne. Mhm. Jak pana zdaniem ta kampania tocząca się świadczy o polskiej demokracji, o jej poziomie, o jej rozwoju? Nie mamy po raz pierwszy od 2000 roku, bo wtedy też debaty nie było. Kandydatów, którzy nie potrafią się porozumieć, którzy nie potrafią ze sobą rozmawiać, którzy zieją do siebie tak daleko idącą niechęcią, że nie udało się. A ja odwrócę to pytanie, jeżeli pani pozwoli, i nie powiem o kandydatach. Ja jestem zbudowany społeczeństwem. Bo jak patrzę sobie na to, co się wydarzyło po 10 maja, po rozgoryczeniu, PiS dokonał naprawdę zamachu na demokrację, bo wyborów nie zrobił. Pokazywał, że chce tam kręcić przy tych wyborach. I jednak okazało się, że między tym 11 a 12 maja, najpierw Lewica zaproponowała okrągły stół, żebyśmy się dogadali wszyscy. Dogadaliśmy się do tego 28 czerwca, te wybory się odbyły już w pierwszej turze. I ludzie nagle hucznie poszli na te wybory, no bo ja się nie spodziewałem, że będzie taka frekwencja w pierwszej turze, pomimo COVID-u i pandemii, to jak się sprawdzą sondaże, o których pani tutaj mówiła kilkanaście minut temu, że w drugiej turze będziemy mieli 80% frekwencji, to uważam, że wygranym tych wyborów jest społeczeństwo, które stanęło na wysokości zadania i bez względu jak głosując, okazało się, że wie, że ten jeden głos jest szansą na zmianę w Polsce obrazu tej rzeczywistości. Bo co zrobić, żeby politycy się nie kłócili? Po prostu zmienić polityków. Ale to z czego wybierać? No ja dzisiaj powiedziałem, na kogo zagłosuję, bo uważam, że Trzaskowski nie będzie dzielił tak jak Duda. Aha, pan mówi w ogóle zmienić w sensie prezydenta. Myślałam, że w ogóle o klasie politycznej. Nie, to też a propos Hołowni. Jak ktoś opowiada, że zmieni klasę polityczną, po czym zaraz po wyborach mówi, że będzie robił partię. No naprawdę, to po prostu jest chore. Opowiadanie o tym, że będę zmieniał system polityczny, jak zrobię swoją partię. To naprawdę... No ale nową partię z nowymi ludźmi, o to chodzi przecież doskonale. Pan wie i Paweł Kukiz boleśnie się o tym przekonał, że nie da się zrobić czegokolwiek ale w polskiej polityce, nie mając partii. Jacek Cichocki, szef służb specjalnych w Polsce, to jest nowa postać w polityce. Pan jest strasznie złośliwy dzisiaj. Nie, to jest moja radość. Po prostu patrzę sobie na to, jak ktoś bajeruje innych i mówię, basta, ja będę i cię obnażał. W jakiej formie Robert Biedroń jest, ale tak szczerze? Dobrze. Przeżył bardzo tę porażkę? Mieliśmy klub parlamentarny wyjazdowy w tamtym tygodniu. Robert Biedroń dostał wsparcie, ustał tą kampanię, muszę pani powiedzieć. Kiepski wynik, nie ma zadowolenia, jest złość, rozgoryczenie. No, jak się może tutaj zakamować po 2%? Jest też zły na to wszystko. Ale ustał ją, bo wiedział, że przez ostatnie 3 tygodnie były 2-3%. I jeździł, i pracował, i prezentował program, więc na pewno nie jest łatwo. Ale z drugiej strony dostał wsparcie Izanberga i Czarzastego. Ten trójwirat liderski jest zachowany, więc ja mam poczucie, że Lewica otrząsie się z tego, co się wydarzyło, bo i wielu wyborców lewicy mówiło, dlaczego nie głosowało na Biedronia. No, uwierzyli, że w pierwszej turze Trzaskowski jest tym, który poniesie sztandar i wygra te wybory, więc wybrali tego, który ma większe szanse. Rozumiem to, ale nie obrażam się. Lewica dalej jest w parlamencie, niesie ustawy, których inny nikt nie zgłosi. Platforma nie zgłosi ustaw o rozdziale lepoństwa od kościoła, o podatkowaniu księży. PiS nie dokona zmian w prawie małżeńskim. Nie. No, mamy jeszcze 3,5 roku rządów Prawa i Sprawiedliwości, panie pośle. Nawet jeżeli te projekty zgłosicie, to one albo utkną w zamrażarce sejmowej, albo z hukiem w pierwszym czytaniu zostaną
zostaną odrzucone. Zgoda, ale mamy też do czynienia z kimś, kto składa już te ustawy. One już w parlamencie zaistnieją. To nie jest tak, że możemy mówić, że nie ma lewicy i ona jest niepotrzebna. Nie, lewica jest, bo nikt nie będzie zgłaszał tych ustaw. My mamy zatem przed sobą kilka ważnych miesięcy. Na jesieni chcemy zrobić duży kongres programowy na kilka tysięcy ludzi, który będzie pokazywał nową narrację post po koronawirusie, bo Polska się zmieniła i zdrowotnie, i społecznie, i gospodarczo i trzeba znaleźć nową narrację. Chcemy to obudować kongresami wojewódzkimi, iść w teren, nie przespać tego czasu, bo uważamy, że na lewicę przyjdzie czas, bo wcale nie jest powiedziane, że COVID się skończył. Ja zresztą nie wierzę premierowi. Jak premier polskiego rządu mówi dzisiaj, że pandemia się skończyła, a liczby mówią całkiem coś innego, to znaczy, że on albo oszukuje, albo wprowadza w błąd po to, żeby ludzie poszli na Dudę głosować. Ja uważam, że trzeba dalej być bezpiecznym, nosić maseczkę. Na przykład na swoich mediach społecznościowych cały czas wstawiam zdjęcia z maseczką, żeby pokazywać, że maseczka. Zresztą wczoraj miałem notabene złą okazję być w szpitalu, bo syn mi złamał nogę. I siedzieliśmy długo w szpitalu, 4 godziny i wiem, że ludzie się stosują do tych maseczek, chodzą w tych maseczkach i w szpitalach też. I chciałem powiedzieć, że naprawdę to budzi szacunek, że pomimo, że politycy zachęcają do chodzenia bez maseczek albo zapominania o tym, że są jakieś jeszcze koszty pandemii, to zachowują się tak, żeby być było bezpiecznie. Chodzą bez maseczek albo mówią, że się nie szczepią na grypę. To głupie. No ja wiem, do czego pani pije, do tego, co powiedział prezydent. No po prostu nie mam słów na to, że są politycy, a prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który mówi, że nie trzeba się szczepić. Trzeba się szczepić. Ja na przykład zachęcam do szczepienia na zapalenie opon mózgowych spowodowane ugryzieniem kleszcza. Mhm. Robię to dlatego, że wśród naszych znajomych był ktoś, kto go ugryzł kleszcz i wiem, jakie to są konsekwencje. Niech państwo się szczepią, bo jak się szczepić będziecie, to będziecie mieli szansę na zdrowie. Niektórzy mówią, że... A właśnie, to jeszcze inaczej. Czy pana zdaniem te szczepienia powinny być obowiązkowe? Nie wszystkie. Znaczy nie uważam, że wszystkie powinny być obowiązkowe, no bo też... A na COVID, jeśli będzie szczepionka? Znaczy, może inaczej. Niektórzy nie wierzą w ten COVID. Ja nie jestem zwolennikiem tego, mnóstwo żeby... Mnóstwo widzów Super Raportu, którzy tutaj zawsze komentują, oglądają, są z nami codziennie, mówi, że nie ma epidemii. Dlatego nie chciałbym nikogo zmuszać. Znaczy, jeżeli pani mnie pyta, czy będę zachęcał do tego, żeby się szczepić, będę zachęcał. Ale czy zapisać to ustawowo, nie zapisywałbym ustawowo, żeby na siłę powiedzieć, masz się szczepić. Nie, tego nie robię. To skoro już do wpadek doszliśmy tej kampanii, wspomniał pan na początku, że każdy z kandydatów popełnił jakieś błędy. No to trochę o tych błędach. Zacznijmy od urzędującego prezydenta. Co pan najbardziej zapamiętał z kampanii? Uważam, że największą wpadką tej kampanii wyborczej jest to, że prezydent dopuścił się ułaskawienia wątpliwie moralnego człowieka skazanego, mówię o tym pedofilu. Nie znam sprawy do końca, ale uważam, że jeżeli w roku wyborczym prezydent decyduje się na takie ułaskawienie, to znaczy, że kancelaria dobrze nie pracuje. To znaczy, że nie ma tam kogoś, kto ma w głowie mózg. I popatrzył na tą sprawę i zobaczył, że po prostu takich rzeczy się nie robi, bo jak słyszę na przykład prezydenta, który zgłasza ustawę antyrównościową i mówi, że nie będzie adopcji gdzieś tam, to ja proponuję, panie prezydencie, zamiast tego niech pan wprowadzi przepisy konstytucyjne regulujące, że nie można ułaskawiać swoich dla swoich, czyli Kamińskiego i jego koleżków. A może koleżków. W ogóle znieść instytucję ułaskawienia? Nie, nie dla wszystkich, nie, bo na przykład przypominam sprawę albo, czyli tak jak... Sikory i tego zabójstwa, które było związane z dwójką biznesmenów, którzy byli szantażowani. Tak, to pytanie, czy ułaskawiać powinien prezydent? Tak, na powinien. Przykład w ogóle nad tym się można zastanowić, że może to powinna być jakaś ława przysięgłych, że może to powinni robić jacyś sędziowie. Ja nie mówię, żeby w ogóle znieść instytucję ułaskawienia jako taką, tylko czy powinno to zależeć od jednego człowieka, który jest jednak politycznie powiązany zawsze z jakimś środowiskiem. Ale z drugiej strony jest głową państwa, która ma największy autorytet względem oddanych indywidualnie bezpośrednio głosów. Mhm. I on powinien przy nim ta prerogatywa zostać, ale w każdej prerogatywie trzeba szukać rozsądku. To może wyłączyć, tak jak proponuje Trzaskowski, jakieś konkretne przestępstwa. No ja bym chciał powiedzieć, lewica zgłasza wniosek, idźmy w kierunku tego, że za pedofilię nie ułaskawiamy. Sprawa zamknięta. No i z głowy, bo ja też mam takie wrażenie, że w tych wpadkach to jednak bije na głowę Andrzej Duda, Rafała Trzaskowskiego, chociaż Trzaskowski no, też miał tą wpadkę, że nie pamiętał o głosowaniu swoim przeciwko zmianie wieku emerytalnego. No polityk, który siedzi w parlamencie, no i powinien pamiętać, za czym głosuje. Ale on wtedy nie głosował. Nie, on nie był wtedy posłem. Był. Nie. Nie, pani Rafał, nie, podczas tego głosowania nie. No to ja był. Bo mówimy o podwyższeniu wieku nie, emerytalnego. Nie, mówimy o obniżeniu. A, wtedy, dobrze. Myślałam, że pan mówił o podwyższeniu nie, nie. wieku emerytalnego, ja, kiedy premierem był Donald Trump. Nie. On był posłem, jak było obniżenie wieku emerytalnego i PiS wniósł wniosek o obniżenie wieku. On nie, on tak, nie pamiętał, prawda, że głosował za tym. To jest problem. Czy zaangażowanie pierwszej
przyszłej ewentualnie damy w kampanię Rafała Trzaskowskiego uważa pan za dobry ruch? Mogę pani powiedzieć, co moja żona na ten temat mówi. O właśnie, to jest bardzo ciekawe. Moja żona woli mieć żonę Trzaskowskiego jako pierwszą damę niż obecną panią prezydentową. Dlaczego? Bo uważa, że jest fajniejsza. Oceniam z perspektywy żony, podkreślam. Tak. Fajniejsza, milsza i będzie się odzywała. Czyli jednak sądzi pan, że polskim kobietom brakuje tego, że pierwsza dama milczy? Ja ufam swojej żonie. Jeżeli żona mi mówi, że będzie pierwsza dama fajniejsza żona Trzaskowskiego, to ja wiem, że ona ma rację. A żona coś mówi na temat tej propozycji 200 zł dla matek pracujących? Nie do wszystkich uważam, ta propozycja dotarła. Moja żona wie, dlatego że ma w domu polityka, który przychodzi i komentuje propozycję, ale to nie wybrzmiało bardzo. Myślę, że bardziej... Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało w żaden sposób seksistowsko. Podkreślam to na samym początku, ale duża część społeczeństwa podejmuje decyzję, kto by był fajniejszy, bo widzi fajną osobę w telewizji na przykład. I uważam, że z perspektywy dużej części społeczeństwa, jak widzimy parę Trzaskowskich, to ona jest fajniejsza niż para państwa Duda. To taka ocena mój wizerunkowa. Pod względem politycznym powiedziałem o tej ocenie. Moja żona głosowałaby na panią Trzaskowską, gdyby to był wybór na pierwszą damę w bezpośrednich wyborach. Mhm. Panie pośle, jeszcze do Lewicy na chwilę chciałam wrócić. Pojawiają się plotki i spekulacje dotyczące tego, że Włodzimierz Czarzasty będzie chciał pozjadać te, nieładnie mówiąc, przystawki w postaci Wiosny i Partii Razem. A po co mu to potrzebne? I że ta jedność Lewicy zostanie rozbita. A po co mu to potrzebne? Myśli pan, że nie? No ale po co? Marszałek Czarzasty dzisiaj jest liderem grupy partii politycznych, najważniejszą osobą w państwie, która dostała największy mandat, jeśli chodzi o takie funkcje publiczne. Mhm. Jest wicemarszałkiem Sejmu. No po co by mu to było? Myślę, że w Czarzastym jest wiele rozsądku, pokory, a przede wszystkim pamięci, co było w przeszłości. Jak Lewica się kłóciła, to Lewica do Sejmu nie wchodziła. Jak Lewica się pogodziła, a pogodziła się z udziałem Zandberga, Czarzastego i Biedronia, bo to jest rzeczywiście ich zasługa, to weszliśmy do Sejmu. Więc nie czuję, że tutaj Włodzimierz Czarzasty będzie szukał jakiejś nienawiści. Uważam, że więcej, on jest dzisiaj tym, który szuka zgody. Jakbym miał powiedzieć w klubie parlamentarnym, kto chodzi za tym, żeby była zgoda, to Czarzasty chodzi za tym, żeby była zgoda. Czyli cały czas trzech tenorów na Lewicy, nie będzie jednego wyrazistego lidera? Każdy ma swoją wyrazistość w innych sprawach. To nie jest tak. No, mówiliśmy o Czarzastym. Zandberg jest w innych sprawach wyrazisty, a Biedroń ma do załatwienia sprawy w Europarlamencie. Pieniądze, które popłyną na wsparcie covidowe, pieniądze z perspektywy 2020-2027, które będą dla Polski, to są setki miliardów złotych. Na co pójdą? Czy na Zielony Ład, tak jak chciałaby na przykład Europejska Lewica i Biedroń i nasi eurodeputowani? Czy tak jakby premier uważa, że nie powinniśmy tego ładu w Polsce Zielonego implementować? To są miliardy złotych, które tu powinny popłynąć, chociażby na to, żeby była czysta energia, zielona energia, czy w ogóle zmiana polityki naszej energetycznej. I jak szukamy miejsca dla tych liderów Lewicy, to każdy ma swoje poletko, ma gdzie co robić. W sieci powstała taka zabawa teraz, że cała Polska szuka Jarosława Kaczyńskiego. Zastanawia się, po co się dzieje z prezesem PiS? Ja wiem. Co? Ogląda rodeo. Proszę się nie śmiać. Nie straciłem tajemnicy wielkiej. Rzadko kto mnie potrafi zgotować na antenie, naprawdę duże osiągnięcie, panie Boże, niedobrze, ale serio. Myśli pan, że... Dlaczego pani to nie wierzy, że tak jest? Myśli pan, że już spójrzmy na te zasłony milczenia, proszę. Naprawdę pan uważa, że wyborcy nie czują już tego, że Jarosław Kaczyński zawsze przy takich kampaniach jest gdzieś chowany? Ja nie czuję, że jest schowany. Ja miałem wczoraj okazję oglądać w telewizji wiec Andrzeja Dudy, na którym było napisane Kaczyński. Naprawdę. Telewizja Polska pokazywała taki wielki napis Kaczyński. Tylko na koniec dopiero kamera odjechała i było widać, że tam jest Lech Kaczyński. Więc oni są razem. Jak panu podoba się to, że premier Mateusz Morawiecki od 16 czerwca nie zwołał posiedzenia rządu, a jeździ po poszczególnych samorządach i rozdaje czeki na pieniądze, których jeszcze nie ma, bo nie ma ustawy? I krytykuje Trzaskowskiego za to, że tamten nie pracuje w Warszawie, tylko że Trzaskowski umiejętnie, przyzwoicie i mądrze wziął urlop, a premier robi kampanię, udając, że jest premierem. No nie, no to jest tak, że Mateusz Morawiecki nauczył się od swojego pryncypała Jarosława Kaczyńskiego sztuki i metodologii wykorzystywania instrumentów państwa. Między innymi dobrodziejstw tego, że czeki przekazuje teraz dla samorządów, mówi, że tutaj będą jakieś drogi. To jest taka polityka politycznego PR-u dopracowana do perfekcji. Podjudzana jeszcze przez Telewizję Polską i to wszystko opakowane jako fajny produkt. Tyle, że to się skończy, szanowni państwo. Dokładnie 13 lipca usłyszymy, że nie ma w Polsce pieniędzy, bo okazuje się, że te miliardy, które musieliśmy na COVID przeznaczyć i dobrze, że je przeznaczyliśmy, będą jednak jakąś dziurą. Ale sądzi pan, że naprawdę Prawo i Sprawiedliwość ukrywa faktyczny stan finansów państwa?
Ale nie ukrywam, my to wiemy, bo premier to mówił na ostatnim posiedzeniu Sejmu, że mamy do czynienia z Polską, która będzie w kryzysie, najmniejszym co prawda w Europie, ale kryzys wszystkich dotknie. No jeżeli codziennie my jako posłowie dostajemy z Centrum Analiz Rządu informacje o tym, jak wygląda stan polskiej gospodarki i gospodarek kościelnych. I tam jest, rząd nie ukrywa tego, jak mało czego. I pokazuje, że gospodarka będzie spadała, będzie recesja w Unii Europejskiej, będzie we wszystkich ościennych krajach, które mają największy bilans eksportowo-importowy. No to w Polsce też to będzie. No to, znaczy, jeżeli ktoś, no, znaczy powiązania Polski w Unii Europejskiej dotyczące importu, eksportu, przepływów międzynarodowych, walutowych są tak olbrzymie, że nas to musi dotknąć. Oczywiście w mniejszym może aspekcie, ale czy będą zwolnienia? Tak, szanowni państwo, będą. Czy będzie mniej pieniędzy? Będzie mniej będzie pieniędzy. Będzie podwyżka podatków? Oby nie, ale jeżeli PiS gdzieś PiS będzie... mówi, że nie. Wczoraj Radosław Fogiel, wicerzecznik tej partii, powiedział, nie planujemy podwyżki podatków. No, a co mają powiedzieć, jak... są 3 dni przed wyborami. Poczekajmy 3 dni po wyborach. Donald Tusk też kiedyś mówił, że nie będzie podwyższał VAT-u, a później po wyborach... Mało tego, powiedział, że go szybko obniży, a jest do tej pory na tym samym... No, dokładnie. Miało też nie być wieku emerytalnego, więc politycy mówią przed wyborami coś innego, po wyborach coś innego. I pamiętajmy o tym, szanowni państwo, że prawica w Polsce jednak zmienia zdanie przed i po wyborami, lewica nie. Chwalę swoich. My nie rządzimy 15 lat. Ja przypominam o tym, bo jak słyszeliście, lewica też nie miała grzechy. No miała 15 lat temu. Dawno. Dawno, to prawda. 11% badanych nie wie, na kogo oddać głos w najbliższych wyborach. O czym to świadczy? O tym, że podejmują decyzję w sobotę albo w niedzielę. Podejmą decyzję, jak trochę się zastanawiają, porozmawiają z rodzinami, poczują to, co im się przez ostatnie tygodnie wlewało do głowy. To znaczy, będą mieli takie poczucie, który dla nich jest kandydat lepszy. I to jest niedobra wiadomość dla Andrzeja Dudy. Bo jak jest tak dużo... nie przekonanych jeszcze na 2-3 dni przed wyborami, a on w pierwszej turze miał duży elektorat, który poszedł jednoznacznie na niego zagłosować, to znaczy, że duże zaplecze, duży taki spust głosów jeszcze przed Trzaskowskim. Jeżeli ci ludzie pójdą na wybory, a wierzę, że pójdą, to oni zagłosują na Trzaskowskiego i to może być to, co przeciąży na rzecz Trzaskowskiego. No to już troszkę moje pytanie wam pan wyprzedził, ale jeszcze chciałabym, żeby to wybrzmiało. Gdyby pan miał dzisiaj obstawiać, to kto te wybory wygra? Dzisiaj? Tak. Dzisiaj 49,9 Duda, 50,01 Trzaskowski. No czyli właściwie też pan nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć tak do końca. Cały czas będę przypominała o granicy błędu statystycznego. No zgoda. I ja się przyznaję do tego. Nie, szanowni państwo, nie wiem, kto wygra te wybory, ale wiem, że 12 lipca zagłosuję na Trzaskowskiego. Zagłosujcie na niego. Zagłosujcie w ogóle. O może tak. Chociaż pan może namawiać. Ja nie mogę. Ja po prostu mogę namawiać wyłącznie do tego, żeby pójść i oddać swoje głosy i to będę czynić... przez najbliższe dni. Do jutra. Do jutra. Cisza wyborcza. Nie do jutra. My, ale... Cisza wyborcza powinna być zniesiona jeszcze tak na koniec? Tak. Ja bym zniósł, po co ta cisza wyborcza? Jak tam na Twitterze hulają jakieś sklepy cały czas. To jest w ogóle... Bazarek, nie sklep. Bazarek. Dobra, bazar czy sklep. Dla mnie to samo, bo od dzieciaka na bazar chodziłem. No właśnie. Krzysztof Gawkowski, Lewica. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To był Ekspres Biedrzyckiej. Dziękuję bardzo, panie pośle, raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia i syna proszę pozdrowić ze złamaną nogą. W wakacje złamać nogę. 6 tygodni gips. To jest straszne. Przechlapane. Przechlepane. Dziękujemy bardzo. Ekspres Biedrzyckiej to był. Do zobaczenia. Wracamy za chwilę. Ja chcę budować Polskę silną, ambitną, otwartą, wspólną. Polskę, która ma coraz silniejszą pozycję na arenie międzynarodowej. Polskę, która jest godnie reprezentowana. Polskę, w której, co bardzo mocno chcę podkreślić, pod naszą biało-czerwoną flagą jest i ma być miejsce dla każdego. Dla każdego, kto chce ją wspólnie z nami budować i kto chce wspólnie z nami razem budować dobrobyt w naszym kraju. Musi być w niej miejsce dla każdego. Chcę, żeby taka właśnie była. Żeby każdy, niezależnie od tego, jakie ma poglądy, niezależnie od tego, co deklaruje, niezależnie od tego, jak wygląda, miał w Polsce swoje miejsce, w którym dobrze się czuje, pod biało-czerwonym sztandarem, pod naszym. Marzy mi się kraj, w którym nikt samorządom nie odbiera ulic, placów, władzy. Marzy mi się kraj, w którym na serio traktujemy powiaty, gdzie nie likwiduje się szpitali powiatowych, gdzie nie likwiduje się połączeń komunikacyjnych, gdzie nie likwiduje się szkół, czyli kraj naprawdę równych szans. I bardzo mi miło, witam pana doktora habilitowanego, czyli profesora Tomasza Słomkę, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie profesorze, przed chwilą słuchaliśmy jednego kandydata i drugiego kandydata. Kto jest bardziej przekonujący, pana zdaniem?
który lepiej mówi? Który jest takim trybunem ludowym? Każdy na swój sposób. I myślę, że wybory powszechne, prezydenckie wywołują potrzebę trybunów ludowych. I weryfikują tych, którzy się nie sprawdzają, bo prawdę mówiąc, ja uważam, że bardzo dobrym prezydentem byłaby pani marszałek Kidawa-Błońska pod jednym przynajmniej względem. Miała predyspozycję do tego, żeby być dobrym arbitrem. Patrząc na jej funkcjonowanie w parlamencie, kiedy była marszałkiem Sejmu. Taka koncyliacyjna, tak? Tak, patrząc na jej osobowość, na jej charakter, można byłoby się spodziewać. Ale gdyby to wybierał parlament, to może rzeczywiście dałoby się to przeprowadzić bez konieczności wielkiej kampanii. A w kampanii się nie sprawdziła jako trybun ludowy. Powiem szczerze, że patrząc na obecną kampanię wyborczą, mam wrażenie, że Andrzej Duda bardzo powtarza od lat to samo. Że właściwie jest leitmotiv bardzo wyraźny. Zasługi rządu to zasługi moje to zasługi rządu. Jest cały czas 300 plus, 500 plus, jest tożsamość narodowa, jest konserwatywne spojrzenie na rodzinę, ale nic odkrywczego. Natomiast Rafał Trzaskowski wkroczył w tę kampanię z pewną nową siłą. Widać wyraźnie, że on się lepiej w tym czuje niż w przypadku, kiedy startował na prezydenta Warszawy. Że startowanie w wyborach prezydenckich daje mu inną przestrzeń, inne możliwości pokazania swojego potencjału. Oczywiście też nie wiadomo, jak zachowywałby się Trzaskowski, gdyby był w tej kampanii od początku i był już nią bardzo potężnie zmęczony. I tak mam wrażenie, że jest zmęczony, szczerze mówiąc, jak się bo to jest bardzo męcząca praca. Wyczerpujące. Wczoraj wystąpienie Rafała Trzaskowskiego w Szczecinie. Komentarze polski Martin Luther King, że to mówienie o tym, że marzy mi się, znaczy tam była have a dream, ale tutaj było marzy mi się to, marzy mi się to. Chyba celowo do Luthera Kinga nawiązywał, prawda? Moim zdaniem tak. Schemat był bardzo wyraźny. Każdy, kto zna kody kulturowe, kody polityczne, od razu odnalazł tę inspirację. Ja chcę powiedzieć, że byłem pod dużym wrażeniem tego wystąpienia. Ono było bardzo dobrze zbudowane. Ono pokazywało krąg najważniejszych wartości, którymi jako prezydent chciałby Trzaskowski się niejako otoczyć, czy zbudować na nich swoją prezydenturę. Kto wie, czy to nie będzie najlepsze wystąpienie tej kampanii, ale w przypadku obydwu kandydatów. Mhm. Bo na tle nudnego Dudy Trzaskowski naprawdę pokazał świeżość i pokazał pewien pomysł na to, jak przekonać ludzi. Ale jednak będę się także upierać, że Andrzej Duda tych wyborców ma bardzo zdyscyplinowanych. Oni przychodzą na te spotkania z panem prezydentem. Zastanawiam się tylko, czy chociaż widać to było podczas tego, jak dziękował w czasie pierwszego wyboru wyborczego, jak dziękował Trzaskowskiemu, to ludzie zaczęli buczeć. Czyli oni ewidentnie potrzebują właśnie, żeby Andrzej Duda miał taki język dość, nie wiem, żeby użyć innego słowa niż agresywny, ale w cudzysłowie agresywny, taki podniesiony ton, zmarszczone brwi, straszenie przeciwnikiem. Wyborcy PiSu chyba tego właśnie potrzebują. A mówi się, że to Trzaskowski cały czas straszy Prawem i Sprawiedliwością. No też to czyni, tylko trochę okazuje się, że to wcale nie jest prawda, że ta teza, która się na przykład w telewizji rządowej pojawia, wcale prawdziwą nie jest. Panie redaktor, moim zdaniem tu jest taki problem. Andrzej Duda musi zmobilizować swój żelazny elektorat, żeby on nie odpuścił 12 lipca, żeby na pewno w tym ten sam skład wyborców, już tak powiem dosłownie, który stawił się w pierwszej turze, przyszedł na drugą i te brakujące kilka punktów wahających się również przyszło i żeby ci, którzy się wahają, a głosowali na Bosaka czy na Hołownię, również się przekonali. Proszę pamiętać, że na Hołownię głosowało około 10% wyborców PiSu i myślę, że sztab prezydenta bardzo poważnie to przeanalizował. Natomiast jeśli chodzi o Trzaskowskiego, on ma większe pole do zrobienia, większą robotę do zrobienia. On musi objąć większe spektrum wyborców. Oszacowało się, że co najmniej 3,5 miliona nowych wyborców tak. musi zdobyć, żeby w ogóle marzyć o wygranej. Czyli to jego marzenie, które on między innymi w Szczecinie właśnie przedstawiał, to jest marzenie bardzo szerokie. Proszę zauważyć, że tam właśnie pojawiły się kwestie, które mogą odpowiadać konserwatystom.
oczywiście nie nacjonalistom, tylko konserwatystom, które mogą odpowiadać liberałom, które mogą odpowiadać socjaldemokratom. Myślę, że dobrze sobie przepracował tę lekcję Trzaskowski, co właśnie Szczecin. Zaraz przejdziemy do analizy tej naszej super ekspresowej debaty, którą spróbowaliśmy chociaż w takiej formie zorganizować, bo kandydaci na rozmowę no, jednak się nie zdecydowali. Niestety, będę ubolewać nad tym bardzo, bo uważam, że jednak debata jest solą kampanii wyborczej. Czasami rzeczywiście bieg historii tej politycznej może zmienić, ale jeszcze chciałam pana zapytać o to, czy my wszyscy, my dziennikarze, państwo jako eksperci, analitycy, będziemy mieli twardy orzech do zgryzienia w niedzielę, bo nie będziemy mogli podać naszym widzom i wyborcom, kto te wybory wygrał. Tak będzie. Moim zdaniem, patrząc na sondaże, ale ja się nie opieram tylko na tych sondażach, w których się pyta wprost respondentów, na kogo zagłosujesz, ale ja patrzę również na badania dotyczące nastrojów, dotyczące oceny, jak kto sprawuje swój urząd. Patrzę na rankingi zaufania do polityków. Dopiero wtedy można zbudować tak naprawdę jakąś prognozę wyborczą. I powiem szczerze, pani redaktor, nie wiem, kto wygra te wybory. Wygra ten, kto zdobędzie naprawdę niewielką liczbę głosów więcej. Mieliśmy już takie oczywiście potyczki. Do najsłynniejszej chyba należy ta z 95 roku z drugiej tury, gdzie niespełna 600 tysiącami głosów wygrał Aleksander Kwaśniewski. Kładliśmy się spać, kiedy wygrywał Lech Wałęsa. Rano obudziliśmy się i prezydentem był już Aleksander Kwaśniewski. Tak, bo najpierw poszły małe miasta i wsie, które chętnie głosowały na Wałęsę, a potem okazało się, to też jest fenomen tych wyborów, panie profesorze, dlatego że zawsze tak było, że idą małe miasta i wsie rano, wielkomiejscy wyborcy ruszają wieczorem. Teraz to się wszystko pozmieniało, to już w ogóle tak nie wygląda. Przynajmniej w tych wyborach, bo rzeczywiście, co mnie zdziwiło bardzo istotnie, że duże miasta zmobilizowały się już od rana. I że rzeczywiście było widać wyraźnie, że one nawet miały w pewnym momencie przewagę frekwencyjną nad wioskami i małymi miastami. I to też świadczy o wyjątkowości tych wyborów. Mm-hmm. Dobrze, to teraz obiecana debata, w cudzysłowie rzecz jasna. 10 pytań zadaliśmy obu kandydatom, dokładnie tych samych. Czy prezydent i premier powinni być z tego samego obozu politycznego? Andrzej Duda odpowiada: przede wszystkim powinni współpracować dla dobra Rzeczypospolitej i dobra Polaków. Rafał Trzaskowski mówi: dziś nawet nie powinni. Która narracja pana zdaniem będzie skuteczniejsza? Czy ludzie przestraszą się tego, że rzeczywiście może zacząć się w dobie kryzysu jakaś wojna na górze? Jest jakiś mit związany z koabitacją. Ja może mam inne na to spojrzenie, bo analizuję nie tylko praktykę, ale również pewne teoretyczne założenia współpracy dwóch segmentów egzekutywy. I z tych badań, z tej refleksji wychodzi mi na to, że koabitacja wcale nie musi być nieszczęściem, a może być nawet zbawieniem dla systemu politycznego i systemu rządów, bo wprowadza tak pożądany balans, wprowadza tak pożądaną równowagę w tym systemie. Oczywiście, gdybyśmy mieli system prezydencki i z góry założyli, że jeden obóz otrzymuje legitymację do tego, żeby prowadzić swoją politykę, byłoby to jasne. Ale w systemie, który my mamy, aktywnej prezydentury w systemie parlamentarnym, jednak okazuje się, że może lepiej, gdy jest tak zwany gracz weto, który patrzy na ręce temu graczowi aktywnemu, a to jest w naszym przypadku rząd i Sejm, i mówi: sprawdzam, i koryguje, i równoważy te decyzje. To wcale nie musi oznaczać awantury. Ja chciałbym tylko pytanie, czy wyborcy to rozumieją? Bo cały czas jest im wsadzane w głowę to, że to jest wojna na górze, że to będzie katastrofa, Panie że to redaktor, będzie agresja, że to będzie walka. 100 tysięcy razy powtarza się ludziom, że na pewno przyjście prezydenta z innego obozu politycznego będzie oznaczało wojnę, no to każdy, nawet najtwardszy odbiorca może w to uwierzyć i trudno się przebić z argumentami racjonalnymi, że to wcale tak nie musi być. I właśnie chociażby przykład koabitacji Buzka i Kwaśniewskiego jest tego dowodem. Oczywiście początek był bardzo trudny, bo premier, minister spraw zagranicznych, minister obrony bardzo mocno kłócili się z prezydentem o pewne sfery działania. Tak. Oczywiście o obronę chodzi, o bezpieczeństwo, o politykę zagraniczną, ale potem jak się okazało, że jednak świadome rozwiązań konstytucyjnych, środowiska związane i z rządem, i z prezydentem, doszły do wniosku, że tylko współpracą można coś osiągnąć,
to okazało się, że ta kandydacja była naprawdę bardzo dobra. Idziemy dalej, bo nie zdążymy, jeszcze wiele pytań przed nami. Czy podpisze pan ustawę podwyższającą wiek emerytalny? Nie, nigdy, odpowiada Andrzej Duda. Rafał Trzaskowski odpowiada nie. Co ciekawe, opinia publiczna wypowiedziała się w tej sprawie jasno. Wiek emerytalny ma wynosić 65 dla mężczyzn i 60 dla kobiet. Wiek emerytalny to będzie rzecz, która jeszcze długo będzie się chyba Rafałowi Trzaskowskiemu po tej kampanii śniła, bo wielu mówi, że ta jego wypowiedź była największą wpadką. Tak, ale na jedną rzecz chciałem tutaj zwrócić uwagę, że jest to polityk, który potrafił powiedzieć wyraźnie, myliłem się. Miałem inne podejście. Ja już abstrahuję od tego, czy on pamiętał, czy był posłem i jak głosował, bo to jest rzeczywiście trochę niepoważne, jak na poważnego polityka, ale mówię o istocie tego problemu. To jest polityk, który powiedział, myliłem się, wiem, że ludzie tego nie akceptują, że nie chcą i nie będzie powrotu do tego. Ja oczywiście już zupełnie z innej, nie będąc ekonomistą, z innej perspektywy, mógłbym zadać pytanie, czy to jest dobre podejście, czy rzeczywiście potem nam się to taką symboliczną czkawką nie odbije i głodowe emerytury nam nie zajrzą na konta. Ale prawdę mówiąc, uważam, że Trzaskowski się naprawdę dużo nauczył. Następne pytanie. Czy należy zwolnić emerytów z płacenia podatku? No i tutaj Andrzej Duda oczywiście przypomina o tym, że jest trzynastka, jest czternastka i to dla większości emerytów oznacza więcej pieniędzy w portfelu, niż dałoby im zniesienie opodatkowania. To jest chyba taka nie do końca wprost odpowiedź, że nie, że jednak emeryci w dalszym ciągu będą płacić podatki. Z kolei Rafał Trzaskowski mówi, że z podatku należy zwolnić osoby o najniższych dochodach. No to jest bardzo duży problem oczywiście, trzeba by to przeliczyć. Wydaje mi się na pierwszy rzut oka, że zwolnienie z podatku daje jednak większą korzyść w skali roku niż przyznanie trzynastki, a nawet czternastki emeryckiej. To byłaby rzeczywista ulga. Z drugiej strony jest pytanie, czy budżet państwa sobie może na to pozwolić, bo moim zdaniem w sytuacji trudnych czasów gospodarczo nie. I tu znowu mamy kolejne pytanie, tym razem dotyczące 500+. Czy dopuszcza pan możliwość podpisania ustawy znoszącej 500+? No, Andrzej Duda wiadomo, nie nigdy. Rafał Trzaskowski też mówi nie, czyli jest kontynuacja tej narracji, co zostało dane, nie zostanie odebrane, ale zaskakuje, ponieważ twierdzi, że to 500+ trzeba podnieść poprzez rewaloryzację. Pani redaktor, 500+ stało się pewnym symbolem. I tego już nikt nie chyba, prawda? Tak, tego wszystkiego, co robi Prawo i Sprawiedliwość. I z dwóch powodów powiedziałbym, że nie należy tego ruszać. Po pierwsze, rzeczywiście z punktu widzenia potrzeb społecznych 500+ jest jakimś pomysłem na redukcję tego stanu ubóstwa. Ja już nie chcę oceniać, czy rzeczywiście likwiduje, tak jak obóz rządowy mówi, bo moim zdaniem nie, ale jest to coś, co rzeczywiście może się wydawać i jest potrzebne. Z drugiej strony 500+ odpowiada pewnym wartościom konstytucyjnym, bo przecież pomoc najsłabszym grupom społecznym jest wpisana w konstytucję i moim zdaniem nie należy się z tym boksować. Więc swego czasu, jak Jarosław Kaczyński, występując pod Trybunałem Konstytucyjnym, mówił, trzeba Trybunał zmienić, bo on nam storpeduje 500+, moim zdaniem nie mówił prawdy, bo chyba nie było chętnych wśród sędziów Trybunału, żeby uznać, że 500+ jest niekonstytucyjny. Panie profesorze, kolejne pytanie. I tutaj to jest interesujące. Andrzej Duda odpowiedział najszerzej. Najwięcej słów padło z jego ust właśnie przy okazji tego pytania. Czy pierwsza dama powinna otrzymywać regularnie pensję? I Andrzej Duda odpowiada, że powinien to ocenić Sejm. No i tutaj bardzo dużo mówi o swojej żonie, o tym, jak to jest ciężka praca, że liczne oficjalne spotkania, uczestnictwo w wydarzeniach, patronaty, inicjatywy społeczne. Moja żona wypełnia tę zaszczytną misję, ale wynagrodzenia nie oczekuje. Bardzo szlachetny. Jak pan sądzi, czy pierwsza dama powinna dostawać pieniądze? Moim zdaniem, jeżeli pierwsza dama rezygnuje z pracy zawodowej, a zazwyczaj tak się przecież dzieje, i rzeczywiście poświęca się, nazwijmy to generalnie, pracy państwowej, to jakieś wynagrodzenie powinno się pojawić. To jest kwestia oczywiście dyskusyjna, w jakiej wysokości, czy nie wiem, czy Rafał powinno być powiązane... Rafał Trzaskowski, bo tutaj nie, przepraszam, wejdę w słowo, bo nie dałam odpowiedzi Trzaskowskiego. Powiedział, że powinna być pensja, ale pod warunkiem, że będzie aktywnie zaangażowana w działania pożytku publicznego i że punktem odniesienia powinna być przeciętna płaca. No właśnie, no to jest jakiś pomysł i troszeczkę, panie dyrektor, tą
odpowiedzią wyprzedziła część mojej odpowiedzi, że rzeczywiście musi tu być jakieś zaangażowanie pierwszej damy w działania społeczne i państwowe. No bo za samo siedzenie, przepraszam za takie uproszczenie, za samo siedzenie w pałacu i niepracowanie, to trochę byłoby to nieuzasadnione. Opinia publiczna na pewno nie mogłaby tego zrozumieć. Ale na szczęście zazwyczaj pierwsze damy angażują się w tego typu działania. No dobrze, kto powinien mieć decydujący głos, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną? Prezydent czy premier? Górnolotnie pan prezydent Andrzej Duda odpowiada przede wszystkim polska racja stanu. Trudno odmówić słuszności temu sformułowaniu. Rafał Trzaskowski odpowiada, Konstytucja RP wskazuje, że w obszarze polityki zagranicznej konieczna jest współpraca prezydenta i premiera. Ja bym powiedział tak. W systemie parlamentarno-gabinetowym, co wyraźnie mówi 146 artykuł Konstytucji, to rząd prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną RP. Koniec, kropka. Mamy też rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego przez Trybunał Konstytucyjny w 2009 roku. Po słynnej awanturze Lecha Kaczyńskiego. Tak jest, o podróż do Brukseli na posiedzenie Rady Europejskiej i tam jest w tym postanowieniu jasno powiedziane. No dobrze, ale wiemy, że konikiem, największą miłością polityczną Rafała Trzaskowskiego jest polityka zagraniczna. I myśli pan, że on tak łatwo z tego zrezygnuje? Ale prezydent ma możliwości wpływu na politykę zagraniczną. Co prawda i konstytucja mówi wyraźnie, i to postanowienie Trybunału mówią wyraźnie, że rząd kształtuje i prowadzi politykę, a prezydent nie może robić niczego, co nie zostało uzgodnione z rządem i przez rząd ustalone. Natomiast prezydent ma Radę Gabinetową, ma Radę Bezpieczeństwa Narodowego, ma możliwości inicjowania, ratyfikuje umowy międzynarodowe, bez niego nie wyślemy żadnego ambasadora i tak dalej, i tak dalej. Jest szereg uprawnień korygujących, inspirujących, które prezydent może wykorzystać. Ja już pomijam fakt, że prezydent, który jest znany w świecie i ma dobre stosunki z liderami innych państw, jest skarbem dla polityki zagranicznej, bo on w sposób nieoficjalny, ale bardzo skuteczny może kształtować postawę innych wobec Polski. No i teraz pytanie takie czysto światopoglądowe, bo za sprawą Andrzeja Dudy kwestia społeczności LGBT bardzo mocno w tej kampanii została poruszana i zapytaliśmy kandydatów, czy należy przeprowadzić referendum o możliwości zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci. Andrzej Duda oczywiście powołuje się na konstytucję, mówi, że związek kobiety i mężczyzny jest pod ochroną państwa i że to powinno uciąć wszelkie spekulacje. Rafał Trzaskowski odpowiada krótko, nie, takiego referendum być nie powinno. Przepraszam panie redaktorze, ja skrytykuję samo pytanie. Pytanie źle postawione, ponieważ nie można zmieniać konstytucji za pomocą referendum, które jest uprzedzającym. To już przećwiczył pan prezydent Komorowski, zadając pytanie o większościowe wybory do Sejmu we wrześniu 2015 roku. To było pytanie niekonstytucyjne. Jedyną drogą to jest zmiana w parlamencie konstytucji. Ale ja rozumiem, że w pytaniu chodziło tak naprawdę o wartość odpowiedzi o charakterze politycznym. Politycznym i też społecznym, bo wielu mówi o tym, że ludziom należy w takich trudnych, światopoglądowo spornych sprawach oddać głos i że tutaj właśnie... Ale jest na to odpowiedź. Jest znów odpowiedź konstytucyjna. To jest rozdział pierwszy. A jest przewidziane w konstytucji, że jeżeli zmieniamy rozdział pierwszy, to możemy poddać pod referendum zatwierdzające taką zmianę, więc tak czy inaczej głos ludu może się pojawić. Pierwsza decyzja po objęciu funkcji głowy państwa. Rafał Trzaskowski podnosi wydatki na ochronę zdrowia do 6% PKB. Pomijam, że sam oczywiście tego zrobić nie może, tylko musi mieć współpracę Sejmu, ale czy rzeczywiście kwestia zdrowotna to jest w tej chwili coś, czym prezydent w pierwszej kolejności zająć się powinien? Myślę, że Andrzej Duda odpowiada, projekt wprowadzania Centrum Zdrowia 75+. Już nie ma tym razem darmowych leków, tylko... No czyli jeden bardzo generalnie, drugi dość wycinkowo, ale powiem tak, zdrowie, chociaż akurat tego w tej kampanii tak wyraźnie nie widać. To mnie też troszkę dziwi, że ten problem ochrony zdrowia jeszcze w czasach pandemii nie wypłynął tak mocno. To jest dobry chwyt Rafała Trzaskowskiego. Zdrowie to jest zawsze pięta Achillesowa wszystkich rządów i wszystkich programów rządowych. I prezydent może powiedzieć, sprawdzam, czy rzeczywiście ta wola większości parlamentarnej jest taka, aby
tę jedną z najważniejszych wartości rzeczywiście chronić. Czy pana zdaniem, teraz panu zadam pytanie, bo obaj kandydaci tutaj odpowiedzieli, znaczy Rafał Trzaskowski krótko tak, a Andrzej Duda, dla mnie to nie jest problem, na pytanie, czy prezydent powinien co roku ujawniać swoje oświadczenia majątkowe. Powinien pana zdaniem? Tak, powinien. Dla jasności w życia politycznego powinien to uczynić. On oczywiście składa na początku i na końcu kadencji oświadczenia majątkowe. One są w gestii pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Oczywiście tu trzeba by się zastanowić, żeby żadnych wrażliwych danych nie ujawnić, ale myślę, że opinia publiczna... Ale jest to przeświadczone przez parlamentarzystów. Oczywiście, ma prawo wiedzieć, jaki jest status majątkowy. Pójdę jeszcze dalej, bo to pytanie co prawda nie padło, ale ono czasem się przewija. Czy pana zdaniem raport o stanie zdrowia prezydenta, tak jak wielu proponuje, to jest coś, co też powinno być publikowane? No, też już mieliśmy w praktykę w tym zakresie polityczną. Tu jestem dość sceptyczny. Nie wiem, w jakim celu, w jakich okolicznościach mogłoby być to wykorzystane przeciwko prezydentowi. Jest możliwość trzymania ręki na pulsie, jeśli chodzi o zdrowie prezydenta. Są określone kompetencje Zgromadzenia Narodowego. Gdyby był problem po uzupełnieniu pewnych przepisów, bo one nie są niestety kompletne, można byłoby pochylić się nad zdrowiem prezydenta. W jaki sposób zamierza pan współpracować z politycznymi przeciwnikami? Andrzej Duda odpowiada, powiedziałbym, że podobnie jak dotąd. No to bardzo niesatysfakcjonująca odpowiedź, bo ona jest oczywiście dłuższa, no ale ta współpraca moim zdaniem nie układa się właściwie. Jeżeli spojrzeć na rolę prezydenta, to pierwsza rzecz, która mi się zawsze z prezydenturą kojarzy, to jest arbitraż. To jest rodzaj takiego sędziowania w systemie politycznym. Prezydent powinien wznosić się ponad podziały partyjne. Nie być apolityczny, bo to jest mit. Nie ma apolitycznych prezydentów, ale apartyjni powinni być. Andrzej Duda nie zdał egzaminu z tego. Żaden poważny konflikt społeczny nie został przez niego należycie i bezstronnie rozstrzygnięty. Rafał Trzaskowski na to pytanie odpowiada z szacunkiem i konstruktywnie. Konflikt polityczny w Polsce zaszedł tak daleko, że dzieli nawet rodziny. Rafał Trzaskowski jest wiarygodny w tym mówieniu o swojej apartyjności właśnie po objęciu funkcji prezydenta ewentualnej, że zatrudni ludzi spoza partii, że wszyscy, którzy ewentualnie w partii byli, będą musieli swoje mandaty i swoje członkostwo w partiach oddać. To jest pana zdaniem po pierwsze przekonujące, a po drugie, no, czy ludzie w to uwierzą, w taką narrację, w takie obietnice? Panie redaktor, moje imię i mój patron zobowiązuje. Jak dotknę, to uwierzę. To są tylko deklaracje kandydata. Takich deklaracji było bardzo wiele. Prawda jest taka, że żaden z prezydentów nie odciął się skutecznie od swojego obozu politycznego. Mieliśmy tylko jeden przypadek, który mogliśmy obserwować, Aleksandra Kwaśniewskiego w drugiej kadencji, który mógł sobie pozwolić na pewien luksus samodzielności, ponieważ już wiedział, że nie będzie potrzebował wsparcia organizacyjnego ani pieniędzy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo już nie będzie startował w wyborach. Ja te deklaracje przyjmuję jako coś pozytywnego. A później powiem, sprawdzam. Później trzeba będzie to oczywiście obserwować i analizować. Natomiast ja uważam, że bardzo dobrą jest deklaracja, że prezydent nie będzie przedstawicielem totalnej opozycji albo że nie będzie liderem totalnej opozycji, tylko tam wszędzie, gdzie trzeba będzie współpracować z rządem, on będzie lojalnie, oddanie współpracował, bo tak to powinno wyglądać. Drodzy Państwo, tak to wygląda. Dzisiaj u nas w Superekspresie zapraszamy. Rzeczywiście to jest taka oczywiście umowna debata między kandydatami. Przeanalizowaliśmy z panem profesorem odpowiedzi. Oczywiście one są znacznie szersze i pogłębione niż to, co mogliśmy Państwu przytoczyć na antenie, więc zachęcam bardzo mocno do kupienia dzisiejszego wydania. Panie profesorze, już pana wypuszczam, bo wiem, że muszę to zrobić, ale krótko jeszcze na sam koniec. Czy wierzy pan w to, że wyborcy spełnią swoją deklarację w sondażu dla Kantar i 80% ponad z nas pójdzie do urn wyborczych w niedzielę? To będą bardzo ciekawe wybory, bo widać wyraźnie, że mobilizacja jest ogromna. Myślę, że pobijemy rekord frekwencyjny z drugiej tury z 95 roku. Przypomnę, to jest rekord 68. 8? 8. W 95 roku w drugiej turze 68%. To jest w ogóle rekord III Rzeczpospolitej. Myślę, że zostanie to pobite, ale 80% nie osiągniemy. Doktor habilitowany Tomasz Słomka, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, nie nauczę się. Zawsze był Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Ale już się rozeszliśmy na dwa wydziały. Już się rozeszliście na dwa wydziały. Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję panie doktorze za spotkanie. Wszystkiego dobrego. Wracamy za chwilę, tym razem ekonomią i obietnicami, jeśli chodzi o pieniądze kandydatów na prezydenta się zajmiemy. Do zobaczenia.
Stać nas na wielkie inwestycje. Jesteśmy dużym krajem europejskim. Serce Europy, środek geograficzny Europy jest właśnie u nas. Jesteśmy dużym państwem, ponad 312 tysięcy kilometrów kwadratowych. Tu na miejscu w Polsce mieszka nas 38 milionów, a jeszcze 20 milionów poza granicami. Jesteśmy więc potężnym narodem. Nie stać nas na wielkie inwestycje, nie stać nas na rozwój. Nasi ludzie są tak inteligentni, że potrafią robić kariery na całym świecie. Dokonują wynalazków naukowych. Stać nas na to, byśmy osiągnęli pozycję najzamożniejszych państw i narodów Europy. I do tego właśnie zdążamy. Ja taką właśnie politykę chcę prowadzić. Ale to ma być, proszę Państwa, polityka realizowana poprzez rodzinę, realizowana poprzez człowieka, realizowana poprzez równy rozwój całego kraju, bo tak rozwijają się państwa na zachodzie Europy. Polska nie jest państwem dla elit, jest państwem dla każdego człowieka i taka ma być. Pod biało-czerwoną flagą, pod naszym sztandarem. Razem zbudujemy kraj, w którym jeżeli ktoś mówi odpowiedzialnie o wspieraniu rodziny, to nie niszczy edukacji, to wspiera in vitro, to nie szuka uzasadnienia dla przemocy domowej. Wspiera organizacje pozarządowe, które wspierają wszystkich, którzy mają kłopoty. Bo tylko wtedy można na serio mówić o wspieraniu rodziny. I taki kraj razem zbudujemy. Nie wiem, czy jest taki mózg, któremu udałoby się policzyć, jaki jest koszt tych wszystkich obietnic składanych zarówno przez Andrzeja Dudę, jak i Rafała Trzaskowskiego. Niemniej jednak jest kilka takich propozycji, które rzeczywiście budzą dyskusję. Między innymi ta ostatnia Małgorzaty Trzaskowskiej, która mówi o tym, że chciałaby, aby pracujące matki otrzymywały 200 zł. Wiemy też, że Rafał Trzaskowski chce rewaloryzacji 500+, co oznaczałoby, że dostajemy więcej. Wiemy też, że pan prezydent Andrzej Duda chce kontynuować wszystkie dotychczasowe programy społeczne, czyli 500+, trzynastki, czternastki. No, trzeba mieć naprawdę bardzo dobry stan finansów państwa, żeby na to wszystko móc bez ryzyka sobie pozwolić. Przeanalizujemy to w tej chwili z Markiem Zuberem, ekonomistą, który państwa gościem jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Marku, to ponieważ to jest nowość, to od tego zaczniemy, bo wielokrotnie rozmawialiśmy już o programach społecznych Prawa i Sprawiedliwości. Wiadomo, że Andrzej Duda chce je kontynuować, ale jak panu podoba się ten pomysł Małgorzaty Trzaskowskiej 200 zł dla pracujących matek? No i właśnie, no to jest znowu jedna z tych propozycji w stylu najfajniej to być pięknym, młodym i bogatym. No pewnie, że mi się podoba, no, dlatego że pracująca mama z całą pewnością pracuje więcej niż na jeden etat, czyli ten etat związany bezpośrednio z jej wynagrodzeniem. Oczywiście, że to jest bardzo ciężka praca związana potem jeszcze z działalnością domową, jeżeli mogę tak powiedzieć. Natomiast no znowu to samo, to jest kolejne 200 zł razy ilość tych pracujących mam. Mamy kolejne miliardy złotych, które musimy gdzieś koło znaleźć. Koło 20 podobno, 20 miliardów rocznie. To jest też pytanie, jak pani wie, pani Kamilo, jestem wielkim przeciwnikiem 500+, bez uzależnienia go od dochodów, szczególnie na pierwsze dziecko. Uważam, że to jest kompletnie bez sensu, żeby 500 zł dostawała rodzina, która ma jedno dziecko i na przykład 30 tysięcy dochodu miesięcznie, a przecież bez problemu jesteśmy w stanie znaleźć takie osoby. Więc rzeczywiście, jeżeli każda mama by dostawała takie pieniądze, mówimy o może troszeczkę mniejszej kwocie, ale mniej więcej w tych okolicach. Natomiast właśnie, no pytanie, jakie by były zasady otrzymywania tych środków. Ale zawsze, kiedy mówimy o dodatkach dla osób, które albo ciężej pracują, albo wykonują więcej niż jeden etat, na przykład drugi etat mają w domu, albo pracują w warunkach szczególnie niebezpiecznych czy szkodliwych, albo ich działalność, jeżeli mogę znowu tak powiedzieć, związana jest z czymś znacznie poważniejszym niż tylko wykonywanie pracy tu i teraz. Mam na myśli oczywiście na przykład zwiększenie dzietności, prawda? Czyli tu jest w kontekście tej propozycji pani Trzaskowskiej. No zawsze wtedy mówimy tak, powinno się te pieniądze dać, powinno się je znaleźć, powinno się je wypłacać. Mhm. No właśnie, tylko że my mamy jednak skończoną ilość tych pieniędzy i to jest tak naprawdę problem. Ja myślę, że powinno się wprowadzić taką zasadę, oczywiście to jest nierealne, ale powinno się wprowadzić taką zasadę w każdej kampanii wyborczej. Jeżeli polityk mówi, że na coś ma pieniądze, że na coś chce pieniądze przeznaczyć, to w tym samym zdaniu albo w kolejnym zdaniu mówi, skąd te pieniądze chce wziąć. Chce wziąć te pieniądze, ponieważ chce je zabrać w tym miejscu. Albo chce wziąć te pieniądze, ponieważ chce nałożyć dodatkowy podatek na. I z tych środków będzie wypłacane to, o czym mówię. No tak to powinno wyglądać, bo jak nie, no to mamy taki festiwal
słyszeliśmy na początku prezydenta Duda, jesteśmy wielkim narodem, więc musimy znaleźć, więc stać nas na te inwestycje. No akurat gdyby tylko od wielkości terytorium zależało to, ile państwo ma środków, byłoby fajnie, ale wiemy doskonale, że tak nie jest. No, mamy Mongolię, która nie jest małym krajem, a nie jest też jednocześnie krajem, chodzi mi oczywiście o kwestie terytorialne, a nie jest specjalnie bogatym, jak wiemy. No to jest ten problem. Niestety mamy skończoną ilość środków. To, że można było finansować, nie rozwalając budżetu przez te ostatnie 5 czy 6 lat różnego rodzaju programy, jeszcze raz to powtórzę, wynikało z tego, że cała Europa, w szczególności cała Europa Środkowo-Wschodnia była w fantastycznym okresie, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. Dotyczy to nie tylko Polski, dotyczy to i Rumunii, i Bułgarii, Słowacji, Czech, oczywiście także tych krajów bogatszych, takich jak Niemcy. I to powodowało dodatkowe środki w budżecie państwa, ale pomimo tego fantastycznego okresu mieliśmy cały czas deficyt, chociaż coraz mniejszy, ale mieliśmy, czyli dziurę w budżecie, no właśnie dlatego, że te dodatkowe środki wydawaliśmy. No i teraz przyszedł koronawirus, wszystko się załamało, no i właśnie dzisiaj nie ustabilizowalibyśmy finansów publicznych, jakbyśmy nie pożyczyli pewnie w tym roku ze 150 miliardów złotych, tak naprawdę będzie trzeba dodatkowo zorganizować. Więc to jest ten największy problem. Jesteśmy za tymi różnymi pomysłami, ale one kosztują i te pieniądze trzeba skądś wziąć, powinni kandydaci wskazywać źródła tych środków. A czy my jednak nie zagalopowaliśmy się trochę w tym społecznym rozdawnictwie? Nie ma pan wrażenia, że to już jest taka wojna i licytacja na populizmy z jednej i z drugiej strony, że no to już troszkę za daleko poszło jednak mimo wszystko. I w ogóle jak pan ocenia poziom tej debaty dotyczącej właśnie kwestii finansów państwa, ekonomii w tej kampanii? Nie, znaczy ja myślę, że paradoksalnie nie jest tak źle. To znaczy rzeczywiście, oczywiście jest populizm, oczywiście jest wydawanie pieniędzy, ale my to obserwujemy po pierwsze, nie pierwszy raz w Polsce, a po drugie, niestety w wielu krajach na świecie ostatnie lata przynoszą nam znowu powrót właśnie do tego typu populistycznych haseł. Natomiast no, trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. Nie tylko w związku z koronawirusem, bo spowolnienie gospodarki w Polsce zaczęło się przed koronawirusem i w tym roku mielibyśmy znacznie gorsze wyniki i gospodarki, i budżetu, gdyby nie koronawirus. Ale koronawirus jeszcze pewne rzeczy niestety zaostrzył. Najbliższe 2 lata to będą lata trudne dla Polski, bo my dzisiaj jesteśmy w stanie zorganizować te pieniądze choćby na pomoc firmom, tylko dlatego, że te pieniądze pożyczamy oraz że te pieniądze drukuje Narodowy Bank Polski. Ale jeśli pożyczymy, to będziemy musieli oddać. Nie możemy pożyczać w nieskończoność, a jeżeli drukujemy te pieniądze i nie będziemy potem ściągali ich z rynku, tak to powiem kolokwialnie, to oczywiście skończy się to inflacją, więc to wszystko kosztuje. Dlatego dzisiaj mówienie o kolejnych dziesiątkach miliardów złotych, które będziemy wydawać, szczególnie w perspektywie tych najbliższych 2 lat, no jest delikatnie mówiąc mało realne. Oczywiście, jeśli pojawiają się pomysły wydawania pieniędzy przez państwo na przykład na różnego rodzaju inwestycje, nie wiem, strukturalne czy infrastrukturalne, no to jest jeden z pomysłów wydobycia gospodarki z kryzysu koronawirusowego. To będzie oczywiście finansowane głównie długiem, ale bynajmniej nie mówię tutaj o centralnym porcie komunikacyjnym, który według ostatnich informacji pana prezydenta i pana premiera to już jest ponad 100 miliardów złotych w całości. Takich pieniędzy nie mamy dzisiaj. Nie słyszę nic konkretnego na temat ewentualnego inwestora, który miałby nas wesprzeć w tej koncepcji. Czyli raczej nie takie wielkie inwestycje. Być może one będą przygotowywane przez najbliższe 2-3 lata. One na pewno nie ruszą ani w roku 2020, ani 2021. Natomiast mniejsze rzeczy, przyspieszenie na przykład dokończenia budowy siatki dróg szybkiego ruchu, różnego rodzaju obwodnice, nie wiem, mosty i tak dalej. To jest realne. I będziemy to robić głównie z długu, żebyśmy mieli pełną świadomość, skąd te pieniądze się znajdą oraz, i to jest ciekawa też rzecz, zresztą to się pojawiło też trochę w kampanii, chociaż nie bezpośrednio, mam wrażenie na przykład, że ta propozycja Trzaskowskiego dotycząca 10 tysięcy złotych dla osoby prywatnej na wsparcie różnego rodzaju proekologicznych działań, to może być związane z tym programem przygotowanym przez Komisję Europejską, tak. Czyli 750 miliardów euro. Oczywiście to jest propozycja na razie. To ma być pomysł na wydobycie gospodarki z koronawirusa, ale także, bardzo jednoznacznie o tym mówiła Ursula von der Leyen, czyli szefowa komisji, te pieniądze będą skierowane na dwa główne cele, czyli właśnie ekologię oraz nowe technologie, innowacje, tego typu rzeczy. Więc szczególnie w tej pierwszej części być może, chociaż tego programu jeszcze nie ma na poziomie Unii Europejskiej, ale być może
rzeczywiście można by było część tych środków tak skierować, żeby każdy, kto będzie chciał, nie wiem, ocieplić dom, wymienić piec węglowy na gazowy albo jeszcze lepiej na pompę ciepła, czy zainstalować fotowoltaikę, żeby dostał taką dopłatę w wysokości 10 tysięcy złotych, a może nawet więcej w zależności od tego, ile tych środków będzie. Więc część tych rzeczy, jak się dobrze nad tym zastanowić, można by było w ten sposób poprowadzić. Ale proszę zobaczyć, myśmy nie usłyszeli ciągu dalszego, prawda? Czyli skąd te pieniądze mają być, tylko usłyszeliśmy taką propozycję, która znowu na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo sensowna, dlatego że pani Kamilo, no ten smog, który nas wszystkich tak męczy, on głównie wynika z niskiej emisji, czyli właśnie z tego, że palimy różnymi rzeczami, także węglem w naszych piecach. Znowu pomysł, który na pewno nam się podoba, prawda? Ale znowu pomysł, który kosztuje i na który trzeba te pieniądze skądś wziąć. Tak, to są bardzo duże pieniądze. Panie Marku, jeszcze słów kilka na temat już takich bardzo konkretnych spraw. Dla Super Ekspresu wypowiedział się Rafał Trzaskowski, mówiąc, że trzeba zrewaloryzować 500+. Co pan na to? Ale to jest jakby kontynuacja tego, o czym mówiliśmy. Czy 500+ dzisiaj jest warte tyle, ile wtedy, kiedy zostało wprowadzane? Oczywiście, że nie. Zresztą ja wbrew sporej części moich kolegów, także nie ma co ukrywać, rządu nie wierzę w jakiś potężny spadek inflacji, który w tym roku, albo deflację, która ma w tym roku wystąpić. Nawet zresztą, jeżeli by to się stało, to przyszły rok będzie już znacznie gorszy i ta inflacja będzie wyższa, więc to 500+ będzie jeszcze mniej warte. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. No ale jeżeli mamy robić te waloryzacje, ja przypomnę, że cały program 500+, czyli pierwsze dziecko i kolejne dzieci, to już jest około 45 miliardów złotych rocznie. Czyli biorąc pod uwagę tegoroczny budżet, który będzie znacznie, dochody będą znacznie niższe od prognoz z uwagi na koronawirusa, to jest grubo ponad 10% dochodów budżetowych. No to jeżeli chcemy teraz zrobić waloryzację, no to skąd te pieniądze mamy znowu wziąć na to, prawda? Więc żeby zachować tą zdolność, jeżeli mogę tak powiedzieć, zakupową związaną z 500+, trzeba by było te waloryzacje zrobić, no ale właśnie problem, skąd się mają wziąć na to środki. Mm-hmm. To jeszcze jedna kwestia. Nie wiem, czy pan będzie w stanie to policzyć, a może już się tą sprawą zajmował. Pan prezydent Andrzej Duda przekonuje w Super Ekspresie, że 13 i 14 dla emerytów jest zdecydowanie korzystniejsza finansowo i daje więcej pieniędzy niż zwolnienie emerytów z podatku. To prawda jest, czy nie? Tak. Wynika to z tego, że oczywiście zależy też od tego, kto ma ile emerytury, bo my nazywamy to świadczenie 13 emerytura, ale ona jest 13 emeryturą tylko dla tych, którzy pobierają najniższą emeryturę. Oczywiście najniższą związaną z wypracowaniem minimum lat pracy. Natomiast jeżeli ktoś pobiera 4000 emerytury, to on oczywiście nie dostaje 13 emerytury, tylko dostaje dodatek wysokości emerytury minimalnej. To jest oczywiście związane znowu z kwotą wolną. Więc rzeczywiście, gdybyśmy wycofali podatek, to dla zdecydowanej większości emerytów faktycznie to by było rozwiązanie gorsze niż 13 emerytura. Tylko problem polega na tym, że faktycznie zniesienie podatku PIT dla emerytów, no oczywiście byłoby jednak, gdyby wprowadzono takie rozwiązanie, wydaje się, że byłoby to rozwiązanie trwałe, czyli no, na wieki. Jeżeli mogę tak powiedzieć, oczywiście możemy sobie wyobrazić po dwóch, czy trzech, czy czterech latach powrót do opodatkowania emerytów, ale nawet mentalnie byłoby to znacznie trudniejsze. Natomiast cały czas jednak ta 13 emerytura czy 14 emerytura traktowane są przez wszystkich jako nadzwyczajne płatności dokonywane akurat w danym roku. Oczywiście przedstawiciele partii rządzącej mówili o tym, że chcieliby wpisać 13 emeryturę gdzieś tam w bardziej twardo w te przepisy, które funkcjonują, ale na razie po pierwsze nie zostało to zrobione, a po drugie, no pani Kamilo, tak na zdrowy rozsądek. To jest jakieś nadzwyczajne świadczenie, nie wiadomo tak do końca, z czego tak wynikające. Oczywiście domyślamy się, no kwestia kampanii wyborczych, ale no trochę dla mnie bez sensu rzeczywiście świadczenie. Ja też bym wolał zrobić jakiś mechanizm bardziej logiczny z jednej strony, a z drugiej strony trwalszy. Więc moim zdaniem też likwidacja PIT-u byłaby sensowniejsza. Natomiast jeżeli ta likwidacja PIT-u zdaniem jakiejś części polityków nie byłaby mniej sprawiedliwa niż 13 emerytura, no to zawsze można by było tutaj wprowadzić jakieś dodatki, ale wtedy już dla części emerytów. Takie dodatki zresztą mamy, choćby dodatek związany z grupą inwalidzką, więc tego typu sytuacje można by było jeszcze dodatkowo wprowadzić. Mnie się wydaje, że to by było jednak sensowniejsze niż 13 emerytura. Tak jak powiedziałem, no nie bardzo widzę tutaj jakąś podstawę
jeżeli chodzi o kwestie logiki, czy inaczej, bardziej logiczne dla mnie jest zniesienie podatku, tym bardziej, że też argumenty emerytów zawsze są jednoznaczne. Przecież myśmy już całe życie pracowali, całe życie płaciliśmy podatki od naszych wynagrodzeń, no to teraz jak już nie pracujemy, jak mamy okres po zakończeniu aktywności zawodowej, dlaczego jeszcze pobieracie podatek od tego, od tych pieniędzy, które przecież już raz trafiły do budżetu? No oczywiście, jeżeli ktoś siedzi w tematach ekonomiczno-księgowych, że tak powiem, to wie, że ta część składki emerytalnej, ona obniża nam podstawę opodatkowania, czyli to nie zostało opodatkowane. No ale tak czy inaczej, dla mnie taki argument też jest bardziej logiczny, czyli raczej likwidacja PIT-u niż pozostawienie 13 emerytury. Czy w obecnej sytuacji finansów państwa, stanu polskiej gospodarki, przewidywań dotyczących tego, jak to się może w najbliższych miesiącach zmieniać w kontekście epidemii koronawirusa, można ufać obu kandydatom, którzy twierdzą, że nie będzie podwyżki podatków? Pani Kamilo, nie ma takiej możliwości. Ja już pomijam oczywiście, że prezydent w Polsce, prezydent w Polsce może oczywiście może zaproponować różnego rodzaju ustawy, ale to parlament te ustawy przegłosowuje na koniec, więc to nie od prezydenta zależy. Oczywiście można było powiedzieć bardziej od, gdyby rzeczywiście prezydent Duda wygrał, no to póki co rządzi partia z nim związana, więc tutaj teoretycznie może być łatwiej, ale pamiętamy, że też nie wszystkie ustawy, które były kierowane do prezydenta, były przyjmowane. No, ale Rafał Trzaskowski przekonuje, że ma instytucję weta i w przypadku ustawy, która jakikolwiek podatek podwyższa, to weto zastosuje. Czyli w tę stronę oczywiście, tak rzeczywiście. I można wtedy te podwyżki blokować. No to dobrze, to inaczej w takim razie, bo ja powiedziałem, nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości, jeżeli chcemy utrzymać te transfery socjalne, które zostały już wprowadzone w życie. A pamiętajmy, że tego w ostatnich latach było sporo. W sumie w roku 2000, nie liczę teraz pomocy, nie liczę tarczy, nie liczę w ogóle tych nadzwyczajnych rzeczy związanych z koronawirusem, ewentualnego podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych i tak dalej, około 70 miliardów złotych, to są te dodatkowe rzeczy, które zostały wprowadzone w ostatnich latach, no to jak weźmiemy sobie znowu nawet ten planowany budżet, nieco powyżej 400 miliardów złotych, nie do osiągnięcia już w tym roku, żeby nie było wątpliwości, no to proszę zobaczyć, jaki to jest potężny procent tego budżetu. Jeżeli chcemy to utrzymać, jednocześnie chcemy realizować te inwestycje, które są zapowiadane, już nie mówię o tym nieszczęsnym centralnym porcie komunikacyjnym, ale nawet te mniejsze różnego rodzaju rzeczy, to nie jesteśmy w stanie spiąć budżetu w miarę sensownie w perspektywie najbliższych lat, jeżeli nie pojawią się dodatkowe wpływy podatkowe i to jest być może słowo klucz, parapodatkowe, bo proszę zobaczyć, jeśli PiS dzisiaj mówi, nie podnosiliśmy podatków, to rzeczywiście w kontekście VAT-u, CIT-u i PIT-u, no VAT-u na niektóre rzeczy, na przykład owoce morza, jak wiemy od 1 lipca on wzrósł. Ale no i dla rolników na paszę na przykład, to jest bardzo poważne, bardzo poważna podwyżka. Tak. Co do zasady, rzeczywiście te podatki w czasie rządów PiS-u nie zostały podniesione. Mało tego, w jakiejś części, w jakimś obszarze nawet zostały obniżone, na przykład CIT dla mniejszych firm, które są spółkami z o.o. na przykład, albo dla osób młodych. Ale mamy przecież kilka opłat, które zostały wprowadzone albo zwiększone, no żeby daleko nie szukać, opłata paliwowa dwukrotnie rosła, jeśli dobrze pamiętam w tym czasie, więc być może to jest słowo klucz. Nie zgodzę się na podwyżkę podatków, ale jeżeli wprowadzimy jakieś, no mogę sobie teraz wymyślać nazwy. Jak pani wie, akurat ten rząd kocha takie różnego rodzaju nowe rzeczy, które się pojawiają. Funduszy mamy przecież masę. Te fundusze są bardzo ciekawe, bo z jednej strony można realizować różne cele z ich pomocą, a z drugiej strony można udawać, że zadłużanie się tych funduszy to nie jest zadłużanie się Skarbu Państwa w rzeczywistości. Żeby daleko nie szukać, największy z tych funduszy, czyli Polski Fundusz Rozwoju, który dzisiaj emituje obligacje i według nomenklatury rządowej to wcale nie jest wzrost długu publicznego. Oczywiście jest, żeby nie było żadnej wątpliwości. Więc możemy sobie wyobrazić takie różnego rodzaju opłaty, które się pojawiają, które de facto i tak oznaczają, że musimy... Opłata koronawirusowa na przykład. I to będzie opłata, którą będziemy płacić za, nie wiem, dodatek w handlu detalicznym i te pieniądze będą służyły. No i teraz możemy sobie różnego rodzaju cele wymyślać. Jest to podatek? Nie jest to podatek, bo jest to opłata. Ale de facto wyciąga też pieniądze z naszych kieszeni, więc wychodzi na to samo. To nie musi być powszechna opłata. Ona może dotyczyć tylko jakiejś grupy społecznej. Natomiast jeszcze raz, no pani Kamilo, to jest matematyka. Nie jesteśmy już w stanie zwiększyć ściągalności podatków. Mało tego, moim zdaniem ta ściągalność może w tym roku spaść. Z jednej strony firmy mają pieniądze starczy i to może im pomóc w płaceniu podatków, ale z drugiej strony jednak ogólna sytuacja za chwilę no będzie już znacznie gorsza. Skończą się tarcze, może nie środki płynnościowe, ale tarcze.
i będzie znacznie trudniej, więc na pewno zwiększonej ściągalności podatków w tym roku nie będziemy. No to skąd te pieniądze się mają brać? W kampanii obecnego prezydenta bardzo angażuje się w kampanię premier Mateusz Morawiecki i przekonuje, że wszystko, co dobre się stało, jeżeli chodzi o te programy społeczne, no to jest kwestia i właściwie pomysł już niemal, no wyłącznie zasługa prezydenta Andrzeja Dudy. I dzięki temu pan prezydent Andrzej Duda w kampanii mówi, ja wam dałem, to się niejednokrotnie powtarza on na tych spotkaniach, że dostaliście 13, dostaliście 500+, dostaliście, ja wam dałem. Panie Marku, kiedy polskie społeczeństwo zrozumie, bo mam wrażenie, że tego nie rozumie i dotyczy to każdego rządu, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, że rząd nie ma własnych pieniędzy? To jest bardzo dobre pytanie, bo pani Kamilo, niestety prawda jest taka, że nie ma takiego społeczeństwa na świecie, które to tak do końca rozumie, chociaż są takie społeczeństwa na świecie, które chyba rozumieją trochę więcej niż my. Na przykład kilka lat temu mieliśmy w Szwajcarii takie referendum, czy wprowadzić taką płacę dla każdego, bez względu na to, czy pracuje, czy nie pracuje, takie środki, które pozwolą mu funkcjonować, nawet jak nie będzie pracował. I Szwajcarzy powiedzieli nie, no bez jaj. Prawda? W imię czego mamy coś takiego robić? Ciekawe, jakby to w Polsce wyglądało, takie głosowanie. Natomiast rzeczywiście, no, dużo pracy jeszcze generalnie na świecie, ale w szczególności w Polsce, jeśli chodzi o uświadamianie sobie tego, że to wszystko jest z naszych podatków, to wszystko, co mają politycy, to jest związane z naszą pracą i podatkowaniem tej pracy różnego rodzaju. To nie jest tak, że pan Andrzej, pan Jarosław, pan Mateusz, pan Donald, pan Rafał komuś coś dał. Jeżeli mówimy o programie 500+, to z tego, co ja pamiętam, pomysłodawcą był jednak Jarosław Kaczyński. Coś takiego padło. No, Paweł Kowal tak naprawdę, ale to już dłuższa historia. Tak. Tutaj uważałbym z tym, co... No ale dobra, zostawmy kwestie polityczne i pewne złośliwości. Nie, no oczywiście, że tak. Natomiast faktycznie z tej puli pieniędzy, która jest do dyspozycji, która wynika z tego, ile państwo jest w stanie ściągnąć, te pule można różnie dzielić. No i taki polityk wtedy mógłby powiedzieć tak, dałem wam w tym miejscu, bo zabrałem wam w tym miejscu, prawda? I to by było rzeczywiście takie już zgodne z rzeczywistością. Albo teraz powinno powiedzieć tak, daliśmy wam więcej, ponieważ była fantastyczna koniunktura, w związku z tym z waszych podatków mieliśmy więcej pieniędzy i dlatego byliśmy w stanie program 500+ stworzyć. Chociaż pamięta pani, że długo funkcjonowało takie powiedzenie, że 500+ jest finansowany tylko i wyłącznie ze zwiększenia ściągalności podatków. No i wydaje się, że tutaj, znaczy pani to wiedziała, ja to wiedziałem od początku, natomiast myślę, że parę osób mogło się zdziwić słowami minister Czerwińskiej swego czasu, bodajże w lutym czy w marcu 2019 roku, kiedy powiedziała ona, że ze zwiększenia ściągalności podatków w roku 2018, no to jest tak góra 18, 18,5 miliarda złotych. No i że ten system VAT-owski nie jest tak uszczelniony, jak miał być uszczelniony na przykład. To jest raz. Nie da się go po prostu tak uszczelnić. Nie ma takiego kraju na świecie, który zbiera wszystkie podatki. No i nagle się okazało, że jednak nie wystarcza na te wszystkie pomysły, że jednak znaczna część tego finansowania wynika po prostu z tego, że są dodatkowe pieniądze, bo się kręci, bo jest koniunktura, bo się gospodarka rozwija. I tu stawiamy kropkę. Idzie pan na wybory w niedzielę, mam nadzieję? A ja już nawet zagłosowałem. Już? Korespondencyjnie? Oczywiście, że jest możliwość korespondencyjna. Właśnie dzisiaj rano wrzuciłem dwie koperty, mojej mamy i moją. Głównie korespondencyjnie głosuję oczywiście za moją mamę, bo nie chcę, żeby pojawiała się jednak... Ja jednogłośnie trzeba uważać z tym wychodzeniem osób starszych. Szczególnie starszych, tak, dokładnie, w związku z tym. Także ja już zagłosowałem, spełniłem swój obowiązek. Bardzo dobrze, cieszę się i gratuluję. Marek Zubor, ekonomista, państwa gościem. Dobry, super raportu, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia dla pana i dla mamy. Przekazujemy i do zobaczenia. Tak. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. To jest dobry obywatel, Marek Zuber już zagłosował, jego mama również korespondencyjnie. My oczywiście konsekwentnie także będziemy państwa zachęcali do tego, żeby zagłosowali państwo w najbliższych wyborach 12 lipca w sobotę, a na ten dzień, w niedzielę, a na niedzielę właśnie na godzinę 20.30 planujemy dla państwa wieczór wyborczy. O 20.30 ruszamy. Ja bardzo serdecznie państwa na ten wieczór wyborczy zapraszam. Przypomnę, że oczywiście będzie on dostępny zarówno na naszym kanale, jak i na YouTubie, ale przede wszystkim na naszej stronie głównej SE.pl i na Facebooku także, więc proszę być z nami. Nie będzie to łatwa robota, mam wrażenie, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że ja zupełnie nie będę państwu w stanie powiedzieć, kto te wybory wygrał tak bardzo blisko siebie, przynajmniej sondażowo.
kandydaci są. Wszystko na granicy błędów statystycznego, więc tak naprawdę prawdopodobnie w trakcie trwania tego wieczoru wyborczego sytuacja będzie bardzo, bardzo dynamiczna, aż do poniedziałkowego poranka. Zresztą powyborczy poranek także będzie. Przypominamy, wieczór wyborczy Super Raportu i Super Ekspresu w współpracy z Radiem Plus, z Radiem SK rusza o godzinie 20:30 w niedzielę. Bardzo Państwa ciepło zapraszamy. Dmytro Trzaskowski, takie pytanie będziemy sobie zadawali do ostatniej chwili. O 21:00 przypomnę, pokażemy Państwu pierwsze sondażowe wyniki drugiej tury. Bardzo jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, ale przede wszystkim ciekawa jestem, czy Państwo pójdą do urn. Według ostatniego sondażu 80% ponad z nas deklaruje, że chce wziąć w nich udział w drugiej turze wyborów prezydenckich. Ja trzymam kciuki za to, żeby wszyscy z Państwa poszli i podjęli decyzję zgodną ze swoimi poglądami, ze swoim sumieniem, ale poszli, wykonali ten obywatelski obowiązek i skorzystali przede wszystkim z obywatelskiego przywileju, który był przez wielu wywalczony dla nas właśnie. Górnolotnie trochę to zabrzmiało, ale zawsze w takim przypadku ja takich górnolotnych słów używam, bo uważam, że warto. Także bardzo Państwa proszę, idźmy do wyborów 12 lipca, a jutro spotkajmy się ponownie w Super Raporcie o godzinie 9. Wtedy do Państwa wracamy. Jutro gośćmi między innymi jeden z najbliższych współpracowników w sztabie do niedawna, bo chyba trochę się pozmieniało, o tym też porozmawiamy, były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, będzie także Kamil Bortniczuk, dobrze Państwu znany, sam siebie nazywa Dzikiem i bardzo mocno walczy o to, żeby prezydent Andrzej Duda wygrał tę reelekcję, więc podsumowanie kampanii wyborczej. Bartosz Arłukowicz z jednej strony, Kamil Bortniczuk z drugiej strony, my jak zawsze zachowujemy równowagę, więc bardzo Państwa zapraszam. Jutro o godzinie 9:00 Super Raport. Dziś żegnam, pozdrawiam, ściskam i dziękuję za to, że byli Państwo z nami. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski. Do zobaczenia jutro.